Dobry wieczór wam, szanowni. Dobry wieczór na drugim streamie z Nier Automata, czyli gry legendy, którą ja ogrywam po raz pierwszy w życiu, a o której słyszałem. No właśnie, legendy. I dzisiaj chcę zacząć trochę prowokacyjnie, bo ostatnim razem, kiedy się widzieliśmy, i mam duże szczęście, i to też dlatego bardzo lubię streamy growe, być prowadzonym przez społeczność, jednocześnie odkrywając samemu uroki danej produkcji. Ale być prowadzonym to znaczy odkrywać przede mną stopniowo jakieś sekrety, sugerować pewne rzeczy, podpowiadać. Więc ostatnio zrobiliśmy ankietę i przekonaliśmy się, że jest bagatela 50 osób, które były na poprzednim streamie, które ogrywały Nier Automatę więcej niż raz, niektórzy, którzy znają tę grę, którzy są jej sympatykami, entuzjastami. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie postawił tutaj ale. Pod ostatnim filmem pojawił się komentarz osoby, którą znam z czatów, ale jak sama zadeklarowała, po raz pierwszy zostawię w ogóle komentarz na kanale Bez Życia. To jest Pogorzelisko. Taki nick. I Pogorzelisko napisał, że złapał mnie za słowa, a właściwie za słówka. I zwrócił uwagę na dwie rzeczy, które powiedziałem podczas ostatniego streama. Pierwsza z nich jest taka, że ta gra ma w sobie niezwykłą niewinność. I to jest to, co ja podkreśliłem kilkukrotnie, szczególnie pod koniec ostatniego streama. A druga rzecz, którą powiedziałem, to jest to, że nie wydaje się pretensjonalna. Że pewne rzeczy przychodzą jej naturalnie, coś, co niekoniecznie udaje się, dajmy na to, Hideo Kojimie. I Pogorzelisko złapał mnie za te słówka i powiedział: okej, nie ukończyłeś jeszcze gry. Ja oglądałem dużo materiałów na temat tej gry, znam jej całą fabułę i powiem ci tak. Mówisz niewinna o grze, w której gramy przeseksualizowaną androidką, która wygląda jak seks lalka i w której achievement dostajesz za to, że zaglądasz jej pod spódniczkę. Ty mówisz, że to jest niewinna gra, że bije od niej niewinność. I pomyślałem, god damn, to jest całkiem niezły argument, wbrew moim przekonaniom i temu, co powiedziałem. No faktycznie tak jest. Jakby zauważyłem, że ja kupiłem już tę stylistykę anime. Jak gdyby nigdy nic, chociaż przez lata byłem jej krytykiem i miałem z takimi rzeczami problem. A tutaj jakoś tak kupiłem to z dobrodziejstwem inwentarza. I tak na moment wychodząc z siebie i patrząc na to znowu z perspektywy chłodnej, powiedziałbym, okej, jakby trochę to dziwne i mało niewinne. A druga rzecz, którą napisał mi Pogorzelisko, a właściwie wam również, to jest to, że przekonasz się, czy to jest naprawdę niepretensjonalna historia, bo Yoko Taro jest wynoszony na piedestał jako właśnie taki wizjoner i geniusz, a ja kiedy siedziałem przy końcówce, oczywiście nie zdradził mi Nier Automaty, to naprawdę czułem, jakbym miał znowu 12 lat i oglądał kolejny wielki pojedynek Goku z jakimś innym przeciwnikiem w Dragon Ballu. Że po prostu ma to wszystkie cechy typowe dla nadętych i przesadzonych, nadmiernie hiperbolicznych produkcji anime. I teraz, dlaczego o tym wszystkim mówię? I zacząłem też od tego, że wielką przyjemnością jest dla mnie odkrywanie tej gry przy was i z waszą pomocą. I to jest dla mnie jakby ciekawy punkt wyjścia. Przekonać się, czy moje przekonania i moje odczucia względem tej gry będą tak, jakie były na przykład względem Death Stranding za pierwszym razem, kiedy je ogrywałem, albo Final Fantasy XVI. Kiedy to naprawdę wychodziłem z takim poczuciem, nie, jakby pretensjonalność, nadęcie, patos jest nie do zniesienia. Ludzie mogą uważać, że to jest intelektualne, dla mnie nie, to jest po prostu przeintelektualizowane, żeby nie powiedzieć paraintelektualne. I jestem bardzo ciekaw po tym komentarzu, a naprawdę zwracam uwagę na takie rzeczy, czasem jeden komentarz jest w stanie uruchomić lawinę myśli i zmienić mój punkt widzenia na coś. Tym razem tak nie jest.
Nie zmienił mojego punktu widzenia na coś, ale mnie bardzo uczulił i uwrażliwił. Jestem naprawdę ciekaw, czy na koniec tej przygody będę bliżej tych z was, którzy niosą ten tytuł na sztandarach i mówią arcydzieło, czy będę bliżej pogorzeliska i powiem przereklamowane, przeseksualizowane, pretensjonalne. Bo pogorzelisko użył argumentów, które do mnie trafiają i których ja bym sam użył. Ale jako, że wiecie również z tego kanału, że równolegle ogrywany jest Death Stranding, co do którego zacząłem zmieniać swoją opinię i na który patrzę teraz cieplej, pozytywniej, z większym entuzjazmem, jak gdyby spojrzałem na tę grę inaczej ją przeżywam, jakbym ja się zmienił bardziej, bo ta gra nie miała okazji się zmienić. Tak może też jako inna osoba niż jeszcze kilka lat temu ogrywam tę grę i gdybym ograł Nier Automata parę lat temu, to miałbym o niej inne zdanie niż nasycony waszymi historiami, nasycony waszymi emocjami i trochę zmieniony w swoim podejściu, ogrywając ją teraz. Nie wiem, ale jestem ciekaw, co wyjdzie nam na koniec i co będę miał do powiedzenia o tej grze, biorąc pod uwagę, że jest też odmienny punkt widzenia niż ten, który generalnie jest tutaj podzielany na naszych czatach, na każdym streamie. To był długi wstęp, w stylu bez schematu, ale chciałem się tym z wami podzielić, żeby mieć też jakąś wartość intelektualną z tego wszystkiego. Dzień dobry wam serdecznie wszystkim. Teraz mogę spojrzeć na czaty i się z wami przywitać. Davidzie, Arti Niezłomny, Balrogu, Darw Bigosie, Frogecie, Arti Niezłomny, jeszcze raz. Pink Duke'u, Wakamo, Wróżko Zębuszko, dziękuję pięknie za postawienie mi kawy, chociaż powiedziałeś, że to jest pizza hawajska. A więc wiesz, że ja lubię takie i życzysz mi dobrze. Dziękuję ci bardzo. Wróżka Zębuszka albo Lambadziara zauważyła, Dragomira chyba zauważyła wczoraj, że na bez schematu został najszybciej zakończony stream w historii wszystkich streamów bez życia i bez schematu, jeżeli chodzi o sposób ich kończenia. I rzeczywiście wczoraj, kiedy grałem w Dark Souls i po raz kolejny nie pokonałem bossa, a rzadko mi się to zdarza, powiedziałem nie, dość, do widzenia, dziękuję, zostawcie łapkę i wyłączyłem i poszedłem. I tak było faktycznie. Jest z nami Dragomira i także dobry wieczór. Zły Czarowniku witaj, Czaru witaj, Mik Oko witaj. Zły Czarowniku, chciałem powiedzieć jedną ciekawą rzecz, bo ostatnio to mówiłem, a nie było z nami Złego Czarownika. Niebawem ukaże się nasz wspólny odcinek Dark Souls w skrócie i bardzo dumny jestem z tego i bardzo dumny jestem z pracy ze Złym Czarownikiem i także z Adamem z Balmora House i chciałem ci poinformować, Zły Czarowniku, że wziąłem sobie twoje uwagi do serca i ja nie tylko poprawiłem dany fragment, w którym misgenderuje Gwendolina, ja nagrałem całość jeszcze raz. Jest lepsze niż było wcześniej, gwarantuję. Także witaj w świecie perfekcjonizmu. Ale to dobrze, bo ty też jesteś perfekcjonistą. Witaj Kowiriusie, witaj Jerzu z Erlenwaldu. Chciałem powiedzieć, jak zobaczyłem Jerzy z Erlenwaldu, chciałem wam powiedzieć, że zacząłem czytać fantazy. Książkę. Ale nie powiem wam jaką. Bo pozostanie to na razie niespodzianką. A związane jest to z czymś, co będę robił w przyszłym tygodniu. Ale nic nie mogę wam powiedzieć, bo mi przypierdolą takie kary, że się nie pozbieram. Aleksandrze Bagiński, dobry wieczór. Karolino. Karolina R. brzmi jak Karolina, która niedawno nabyła pewien plakat. Dobry wieczór, Wędzancie. Dobry wieczór, Johnny L. Król. Dobry wieczór, Adamie Pabiańczyku. Dobry wieczór, Cytrynowa Frytko. Klaudzie. Od razu mam skojarzenie z Final Fantasy. Cloud. Jutro będzie wielki odcinek, dyskusja live z fantastycznymi ludźmi, jutro, jeszcze dzisiaj o tym wspomnę. I właśnie jak dzisiaj robiłem listę premier 2024, to nie mogło umknąć mojej uwadze, że 29 lutego 2024 ukaże się Final Fantasy VII Rebirth. A okładka do Final Fantasy VII remake'u już jest. I oczywiście, że będziemy grali w tę grę. Dobry wieczór Nudziarzu, dobry wieczór Jayu, dobry wieczór Dave... Znowu Davidzie. Dobry wieczór, Marto. Dobry wieczór, I used to be adventure, betonowy batonie. Betonie. Dziękuję, Davidzie, za... Akurat Zły Czarownik zdobył prezent. Dziękuję za rzucenie prezentu, który zdobył mój współautor nadchodzącego odcinka. Dziękuję pięknie. Dobry wieczór, Sławku, Tytusie Dezo. Dobry wieczór, Super Mix Game. Dobry wieczór, Leszku. Przeciętny człowieku, ja załączam Pathfindera, proszę mi tu ładnie grać dzisiaj. Pathfindera, w sensie tą grę CRPG, której są dwie części... To jest ciekawe. Słyszałem, że Pathfinder jest naprawdę dobry. Nie chodzi tylko o system,
tylko chodzi o grę RPG Pathfinder. Szczególnie druga część, która ma tam jakiś podtytuł, jest naprawdę niezła. I czekam na informację, czy możecie to potwierdzić, jeżeli ktoś z was w to grał wcześniej. Tak w tego mówi Leszek. Adam Woszczak, dobry wieczór i dobry wieczór Wakamo. Kochani, nie przedłużając już bardziej, a przedłużyłem bardzo, gramy. Jestem ciekaw naprawdę tej dyskusji, która wyniknie, bo polecam wam przeczytać ten komentarz Pogorzeliska ostatni, ale jestem ciekaw dyskusji, która ostatecznie wyniknie między tymi, którzy kochają Nier Automata, a tymi, którzy doświadczają tej Nier Automata po raz pierwszy, podobnie jak ja, i mogą mieć zastrzeżenia. I uwaga! Jedną z takich osób, żeby jeszcze to uzupełnić, jest Pink Duke, który też zostawił komentarz ostatnio pod pierwszym streamem i powiedział: wow! Bo Pink Duke zawsze zostawia świetne komentarze, naprawdę polecam je zawsze przeczytać, podobnie jak Suzy Diamond. I powiedział: jest fantastyczna muzyka, ciekawy system walki, wszystko to jest intrygujące, społeczność wokół tego zbudowana jest super, ale no kurwa, no nie. No są pewne rzeczy, które mi nie leżą, na przykład jak wygląda bohaterka i tak dalej, i tak dalej. Bardzo podobne argumenty, jakich używał Pogorzelisko, więc wydaje mi się, tak, ona wróciła. Więc wydaje mi się, że ta dyskusja i to rozstrzygnięcie ostatecznie, jak odbieramy Nier Automata, nie będzie jednoznaczne tylko po mojej stronie, ale również po stronie tych z was, którzy doświadczają tej gry na bez życia, razem ze mną, inicjalnie, po raz pierwszy. Jedziemy. Jak się ma nasza maskotka Mucha? Zapytała Dragomira. No cóż, właśnie przeleciała tutaj obok. Muzyka pana Ochmana jest fantastyczna. Uważam, że muzyka jest jedną z najlepszych rzeczy w tej grze, jak do tej pory. Ależ potężny esej wyczuwa, mówi Simon Grimm. To się okaże. Bo esejów tutaj mam masę do zrobienia, kolego. Masę i przed każdym uciekam i prokrastynuję, podobnie jak dygresywny wilk przed wszystkim. Czy widziałeś wiadomość ode mnie na Discord? Nie wiem, którą. Jeżeli mówisz o wiadomości z danymi, to tak. Bo mam je i będzie wysyłana karteczka do ciebie. A jeżeli mówisz o czymś innym, to nie. W ostatnim streamie kupiłem Nier Automata. Póki co bawię się super, mówi Arti Niezłomny. Co masz zrobić dzisiaj, zrób jutro, mówi Betonowy Beton. Zbyt krótko grałeś, żeby ją ocenić. Jak skończy się 3 razy, tak jak ma się grać, wtedy coś napiszę, mówi Balrog. Okej, okay. Znaczy zgadzam się, że za krótko grałem. Kocham tę muzykę. Kocham tę muzykę w tej wiosce. Muszę sobie przypomnieć, jak się poruszamy w tej grze w ogóle. Wracamy na pustyni. Nie wiem, gdzie wracamy. Nie wiem, gdzie ja biegnę. Gdzie ja jestem? Musimy iść do dwóch koleżanek Jean-Paula. Jedna jest na pustyni. A druga... No to jest przejście chyba. Teraz łączą się te lokacje. Trochę jak w Dark Souls, szczerze mówiąc. Mam takie wrażenie w ogóle jedynki Dark Souls, jeżeli chodzi o sposób, w jaki łączą się lokacje. I w jaki sposób będę być może otwierał do nich skróty. Jeżeli będę otwierał do nich skróty. Bo tutaj na razie nie widzę przejścia. Dareczka Soule. No. Widzę podobieństwo. I aż sobie machnę mieczem, dobrze? Bo bardzo mi się to spodobało. Tak naprawdę pomyliłem przyciski. Jakieś 30 minut temu wysłałem, koniecznie przeczytaj, bo odnosi się do Nier. Dobrze. Przeczytam, jeżeli będzie trzeba, to nawet na streamie. Warto przy tym zaznaczyć, mówi Tymon, że zawsze przy ocenianiu czegokolwiek znajdą się ludzie, którzy będą zachwyceni, także ci, którzy się odbili. To jest naturalne. Szczególnie przy arcydziełach. Czego ty jesteś też przykładem, na przykład The Last of Us Part 2. I mówię to absolutnie bez jakiejkolwiek ironii, czy jadu. Froget, Filipie, powiem ci coś od siebie. Ja po ścieżce A byłem średnio umiarkowanie nastawiony do gry. Po ścieżce B średnio, a po ścieżce C byłem rozbity na atomy i nie mogłem się pozbierać. No, ja twoje opinie cenię sobie, Frogecie, więc... Filip, ciekawi mnie twoje drugie imię. Dlaczego bardziej korzystasz z drugiego imienia, a nie pierwszego? Czy jest za tym jakaś historia? To opowiem bardzo szybko, przepraszam. Moje drugie imię to nawet nie jest Filip. Moje drugie imię to jest Jan. Bartosz Jan Malinowski. Z rodu... Żadnego, kurwa, bo byłem chłopem. Co myśleliście, że byłem Lubomirski, Lanskoroński, kurwa? Radomir? Nie.
Swoją drogą przypomniałem sobie, że Dominika Kulczyk, która jest córką Jana Kulczyka i zawsze miała mleko pod nosem w całym swoim życiu i miała masę pieniędzy po ojcu, który też się wzbogacił w sposób, w jaki większość milionerów bogaciło się na przełomie lat 80. i 90., czyli podczas transformacji systemowej i wejścia kapitalizmu do Polski. Znaczy, trzeba było mieć znajomych na przykład w służbach bezpieczeństwa, tak jak jego ojciec, żeby mieć milion na start, albo żeby na przykład móc wyjechać gdzieś za granicę i sprowadzać coś za granicę, albo nabyć wiedzę i wykształcenie. W każdym razie, ta właśnie Dominika Kulczyk miała swego czasu męża i tym mężem był Jan Lubomirski Lanskoroński, który jest księciem, ma tytuł księcia, jest arystokratą Polski. Więc jeżeli myślicie, że możecie się wrzenić na przykład w rodzinę miliardera albo miliarderki, to jeżeli nie macie tytułu księżącego i nie jesteście arystokratami, może być trudne. Ale odpowiem szybko na pytanie. Historia mojego imienia Filip, które jest naprawdę moje, Bartosz, nie czuję tego imienia, nigdy go nie czułem, zawsze czułem, kiedy słyszałem, że ktoś wymawia to imię, bo ja sam, mnie w ogóle nie przechodziło przez gardło to imię. Zawsze miałem wrażenie, jakbym żuł rozbite szkło. Tak? Jak kiedyś powiedział niejaki pewien starorzymski filozof Dario, który siedział w samochodzie z przystawionym pistoletem do głowy, powiedział: a co ty byś wolał? Ty wolałbyś zjeść rozbitą szklankę, czy swoją kupę byś wolał zjeść? Bo ja nie wiem, co bym wolał zjeść. No więc za każdym razem, kiedy słyszałem Bartosz, to miałem wrażenie, że jem jedno i drugie. I mniej więcej w wieku 16 lat dowiedziałem się od mojej babci, już nie żyjącej niestety, Loni, że miałem mieć na imię Filip. I tak, takie imię nadał mi mój ojciec i moja mama, zgodnie. I nagle, w ogóle, poczułem ciepło. I światło na mnie spadło. Jakiejś istoty boskiej, może jakiegoś archanioła Gabriela. I pomyślałem, to ma sens. Jakby, to jest moje imię. To jest moje imię. Coś, czego nie czułem przez 16 lat. Filip jest moim imieniem. I moja babcia dodała, ale wtedy stanęłam okrakiem w drzwiach szpitala, pokoju szpitalnego i powiedziałam, że nikogo nie wypuszczę, póki nie będziesz miał na imię Bartuś. Moja babcia zmarła kilka lat później. A ja zostałem z imieniem Filip i trafiłem do grupy, która, i to łączy się z historią, która ostatnio była na streamie, trafiłem do grupy nauki języka angielskiego, która przygotowywała nas właśnie do CEA, czy tam CAE, CEA, Certificate Advanced English, czy jak to się tam nazywa. I trafiłem do grupy, gdzie było trzech Bartków. I prowadząca zajęcia pani Wawrzonek, bo to też była szkoła Wawrzonek się nazywała, w ogóle super była ta kobieta, ona była cudowna, fantastyczna dydaktyczka. I ona powiedziała, słuchajcie, Bartki, mam już za dużo Bartków, wyczerpaliśmy limit. I ona spojrzała na mnie i powiedziała, czy ty możesz jakieś inne imię sobie dać, żeby było wiadomo, o kogo chodzi. Powiedziałem, oczywiście, Filip. I zaczął się eksperyment, zacząłem przechodzić tam na zajęcia co poniedziałek i co środę i słyszałem Filip. I czułem dobrze się, kiedy mówiono do mnie Filip. I ten eksperyment tak dobrze zadziałał, że pewnego razu przyszedłem do szkoły, nie żartuję, do liceum mojego i powiedziałem, mam prośbę, mówcie do mnie o tej pory Filip. I ja wiem, że to brzmi egzotycznie, ale ci, którzy mnie lubili, zaczęli się do tego stosować. Ci, którzy nie, w końcu zaczęli się do tego stosować. Ci, którzy naprawdę nie chcieli, brnęli w zaparte i mówili do mnie Bartosz. Ale to się przyjęło. I w końcu wszyscy moi znajomi w całym liceum mówili do mnie Filip. I dla mnie to zaczęło się w jakiś sposób normalizować. I od tamtej pory używam imienia Filip. Bo jest moje. Ono jest po prostu moim imieniem. Naprawdę. Pomimo, że nie mam go w dokumentach i wiem, że ktoś teraz może powiedzieć, no ale to idź i wpisz sobie
urzędowo, Filip, ale chyba nigdy tego nie zrobię. Natomiast rzeczywiście zawsze się przedstawiam, Filip. To jest interesujące, to naprawdę... Dla mnie to też jest ciekawa historia, bo ona pokazuje, że... że rzeczy są po prostu umowne. Tak jak twoje... To są rzeczy umowne. Ty z niczym nie jesteś... Na nic nie jesteś skazany, co jest fikcją. Imię jest fikcją, jest wymyślone. My nie mamy tego wyrytego na skórze od urodzenia. To jest fikcja, którą tworzymy. Tak jak fikcją są pieniądze i waluta. Tak jak fikcją jest prawo. Tak jak fikcją są organizacje. Religia. Opowieści. Gry wideo. To wszystko jest fikcją. I imię też jest fikcją. I to pokazuje, że zawsze możesz opowiedzieć inną historię. A w pewnym momencie historia staje się tak nieodłącznym elementem twojego życia, że nie ma w niej fałszu. Że to jest po prostu twoja historia. Moją historią jest to, że mam na imię Filip. I teraz ktoś może przyjść i powiedzieć mi, tak jak przez lata były takie osoby, które mówiły: nie, bo masz w papierach wpisane Bartosz i chuj mnie to obchodzi, będą cię mówić Bartosz. Mów do mnie Bartosz, nie ma problemu. Ale zawsze będą inne osoby, które poznam i powiem im, że mam na imię Filip i będą mówiły do mnie Filip. Czy tego kurwa chcesz, czy nie? Możesz się bić z falami, ale ja nie mówię tego, żeby robić ci na złość, ja mówię to dlatego, bo ja to faktycznie czuję. Więc to jest krótka historia mojego imienia Filip i nie wiem, czy idzie z tego jakiś morał, może to właśnie to, co powiedziałem, ale jeżeli was denerwuje wasze imię, to ostatnią rzeczą, o której powinniście myśleć, to że trzeba iść do urzędu i zmienić od strony formalnej wasze imię. Nie. Najważniejsze to jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest inne, które wam odpowiada i które do was pasuje. A reszta to jest formalność. Trochę tak jak z apostazją. To, że ja nie dokonałem aktu apostazji, to nie znaczy, że jestem częścią Kościoła katolickiego. Tylko dlatego, że widnieje w dokumentach kościelnych i nie dokonałem aktu apostazji, nie znaczy, że należę do wspólnoty katolickiej. Wiecie, o co mi chodzi. Okej, to teraz przeczytam szybko, co napisaliście, gramy dalej. Połowa Percy'ego Jacksona za nami, gorąco polecam, mówi David, dziękuję za wsparcie. Ja muszę obejrzeć What If, drugi sezon. W ogóle nikt nawet nie wspomniał o tym na czacie, kiedykolwiek. A wyszedł drugi sezon Marvela What If, czyli a gdyby. Co, jak przeglądałem sobie odcinki, trochę jestem zaniepokojony tym serialem, bo widzę, że oni cały czas wałkują te same postaci. I tam to What If jest naprawdę na smyczy. Oni nie pozwalają sobie na więcej swobody twórczej z tym opowiadaniem historii z postaciami na przykład w katalogu Marvela, których jeszcze nie widzieliśmy. No ale zakładam, że taka jest cena tworzenia historii i tworzenia scenariuszy w ramach korporacji, w której każde nazwisko i każda postać to jest mocne IP, które trzeba wprowadzić w formie filmu albo serialu. Okej. Balrog, nie jestem fanem The Last of Us, ale potrafię obiektywnie ocenić tę grę i uważam, że wiele rzeczy, scenografia, grywalność, postaci, którymi się kibicuje, historia, składa się na to, że ta gra jest świetna. Weź nie przeżywaj Bartosza już tak. Dobrze, że nie masz na drugie tak jak ja, powiedział przeciętny człowiek. Czyli człowiek? Ja mam na drugie imię Szczepan. Okej, przyznaję, jakby ja nie szejmuję imion, ale kiedyś razem z moim przyjacielem Marcinem zgodziliśmy się, że gdyby podał nam dłoń ktoś i powiedział: cześć, jestem Szczepan, to po prostu jebnąłbym śmiechem. Ale teraz już dorosłem i dojrzałem i wstrzymałbym ten śmiech. Filip było to moje ulubione imię, jak byłam dzieckiem, lub tak nazwałam swoją różową lalkę z warkoczykami. Też zresztą różowymi i w różowej sukience, mówi Marshmallow Lama. Ja ci urwa dam żwir w ustach, mówi Bartosz Pstrągowski. Ja widzę ci doskonale uzębienie zaczęło przeszkadzać i koniecznie skierowanie do chirurga szczękowego pragniesz. Bartosz pisze w takich emocjach, że nie trafia w klawisze i słowa się dziwnie układają. Niebezpiecznie się zbliżasz do promowania afirmacji XD.
czytam jeszcze dalej. I właśnie po takie historie wchodzę na streamy. Snowman Frost, czy nie zdarzyła ci się jakaś sytuacja, w której ta zmiana imion doprowadzi do kłopotów? Ja bym jednak w takiej sytuacji zastanowił się nad sformalizowaniem tej zmiany. To jest bardzo mądra rzecz, którą napisałeś i bardzo ciekawe pytanie, pozwól, że jeszcze się do niego odniosę. Zdarzyła mi się, wiesz? Z rozpędu na przykład w jakichś sprawach urzędowych to napisałem i to potem ktoś zadawał mi pytanie, bo nie znalazłem nigdzie imienia Filip. Ponadto, jak pisze gdzieś Bartosz Filip Malinowski, to ludzie zadają pytanie, którego imienia używać, tak? No i najczęściej wtedy mówię Filip, więc w takich formalnych sytuacjach to jest problem. Ale faktycznie, jak prowadziłem studio i gdzieś tam właśnie się podpisywałem, to też zaczęło to generować jakieś problemy, gdzie na spotkaniach ludzie zadawali pytanie, w jaki sposób się zwracać. Chociaż uważam, że to jest takie, no nie wiem, trochę usilne. Czyli jeżeli się widzisz z kimś, ktoś mówi, cześć, jestem Filip, to znaczy, że zwraca się do mnie Filip. I tylko dlatego, że widzisz Bartosz Filip Malinowski, okej, no rozumiem, że jak odpisujesz na maila, to wtedy możesz sobie zadać pytanie, jak się zwrócić. No może faktycznie generuje to czasem konfuzję, więc no masz rację, tak? Masz rację, że ma to na pewno większy potencjał do generowania problemu, niż gdybym po prostu w jakiś sposób to ustosunkował. Natomiast celowo posługuje się Bartosz Filip Malinowski, bo jest dużo Filipów Malinowskich, jest bardzo dużo Bartoszów Malinowskich, ale tej zbitki nie ma. I jak się wpisze te trzy słowa, no to rzeczywiście trafi się na rzeczy, które ja robię. Natomiast tak, słuszna uwaga. Katarzyna Krystyna, dzień dobry, mówi Dragomira i zakładam, że to ona mówi. Jeszcze szybko czytam. Anewil, moja przyjaciółka po zerwaniu z chłopakiem przeszła załamanie i poszła do fryzjera, ścięła włosy, zmieniła styl i oznajmiła, że od dzisiaj mamy do niej mówić Aleksandra. I to jest, no właśnie to jest problematyczne, bo wiele osób, wiecie, ludzie mają... Z imieniem pewnie są bardziej wyrozumiali niż na przykład z płcią. Najczęściej natraficie w polskim internecie na takie komentarze na zasadzie ktoś mówi, że jest osobą niebinarną albo że jest osobą trans. W odpowiedzi słyszycie najczęściej takie kurwa, i to nawet nie wujkowie mówią, tylko ludzie, którzy mają po 20 kilka lat, mówią: a ja kurwa helikopterem! A ja kurwa pingwinem! Bardzo dużo jest takich komentarzy. I to też dużo... Dużo mówi o ludziach i mocno o nich świadczy, kiedy na przykład ktoś przychodzi i mówi: chciałem, żebyś teraz od tej pory mówił do mnie Aleksandra, jeżeli mnie szanujesz. I ktoś w tym momencie mówi: a ty kurwa do mnie mów Michael Jordan, kurwa. Huh? I jakby to jest pierwsza rzecz, która przyszła ci do głowy, naprawdę? Zamiast na przykład zapytać, dlaczego? Albo, okej, okay, ale przepraszam, jeżeli będę się czasem mylił. Postaram się, bo takie jest twoje życzenie, no ale pewnie wielokrotnie poplącze mi się język albo coś. No rodzice do mnie nie mówią Filip na przykład. Chociaż wiedzą, że wszyscy inni do mnie mówią. Więc jak ja bym był w takiej sytuacji, że ktoś by przyszedł i powiedział, to ja bym to naprawdę uszanował. Starałbym się to uszanować. Marvel skasował odcinek drugiego sezonu What If o Spider-Manie, który był w klimatach Children of Men, ponoć bardzo mroczny. Ciekawe. Dead Grammar. What If drugi sezon jest genialny. Pierwszy odcinek zamiata postaci z poprzedniego sezonu, dostają piękną klamrę. Warto. Ciekawe. A Joanna z kolei mówiła, że słabiutki drugi sezon. Może końcowy odcinek, ale tylko tego, że kocham renesans. No, rozbieżne. Fifi widziałam What If 2. Jest nawet spoko. Jest odcinek z indiańską dziewczynką. To oryginalna postać MCU. Nie ma jej w komiksach. Brzmi jak Echo. Postać Echo. Bardzo czekam w ogóle na ten serial. Wychodzi już niedługo, 10 stycznia. Echo. I dla mnie to jest najlepiej zapowiadający się serial Marvela. Obok Lokiego. Fantastycznie się zapowiada. Brutalnie, doskonały zwiastun. Myślę, że będzie recenzja nawet, albo jakieś omówienie. Może recenzja na żywo. Ja mam na imię Aleksandra, mówi Mik Oka. I moje imię jest wiecznym memem wśród obcokrajowców. Szczególnie teraz, jak pracuję z osobami różnych krajów. Też hiszpańskojęzycznymi. Hola, hola. Ola to jest bardzo piękne imię, chociaż są takie piękne imiona żeńskie jak Oliwia albo Maja. One są piękne. Jest mi dobrze, kiedy je wymawiam na głos. O, pad mi się wyłączył. To be here.
What's wrong? Oh, there's this operator I kind of liked, but when I asked her out, she turned me down. Anima. Honestly, Tubi, I don't know how I'm supposed to go on living. I am definitely not the person to discuss this with. Mówiłem, dzieci. Są dzieci. Kiedy Zelda? W 2024. To na pewno. Dzisiaj zdarzyła się bardzo miła i piękna rzecz. Bardzo, bardzo piękna dla mnie. Otóż mam takiego serdecznego kolegę, Filipa, mogę powiedzieć chyba nawet jego nazwisko, Głowacza, Filip Głowacz, który razem z innym moim kumplem Ireneuszem Huszczą, oni założyli firmę Board & Dice. To jest firma, która tworzy gry planszowe. I on po prostu tworzy planszówki od lat i my się znamy dość dobrze i bardzo lubimy. Czy ja idę właśnie do tego gościa? I Filip ostatnio nadrabia materiały bez schematu. Zresztą nawet na bez schematu jest wywiad z nimi. Jakbyście sobie zobaczyli, to jest wywiad z Board & Dice. U nich w siedzibie zrobiony. Oni pojawili... Ja ich poznałem razem z moim przyjacielem Marcinem, kiedy pisaliśmy książkę o crowdfundingu, bo oni używali właśnie crowdfundingu. I robili zbiórkę na Piwne Imperium, tak się nazywała wtedy ta gra, którą stworzyli, która tak naprawdę wystartowała całe ich wydawnictwo Board & Dice. I Filip wrzucił mi dzisiaj tipa na Buy Coffee i ja powiedziałem: bro, co się stało? A on powiedział: tyle płacę za gry i one dają mi tyle fanu i rozrywki intelektualnej, rozwoju, ekscytacji, emocji przez tyle a tyle godzin. To jest tyle godzin, ile poświęciłem na twojego vloga i on dał mi dokładnie to samo. I chcę podarować ci ekwiwalent tego, co daje mi taka gra w takim pakiecie w zamian za ten czas, który mi dałeś. Ja powiedziałem: stary, kurwa, dziękuję. A powiedział: ale mam tylko jedną prośbę. Bo nie będziemy się znali, ani lubili. Nie będziesz z nami elegancki chłopak. Proszę przejść Zelda Breath of the Wild. Powiedziałem: dude, dobrze. Więc pozdrowienie dla Filipa Głowacza i Board & Dice i Irka. Naprawdę uwielbiam ich i zawsze jak przyjeżdżałem do Wrocławia do mojej mamy, to się spotykaliśmy, piliśmy i graliśmy w planszówki. I oni byli moimi przewodnikami przez gry planszowe. Naprawdę było tak, że przyjeżdżałem i oni na przykład 4 różne gry graliśmy. I to było niesamowite doświadczenie, bo oni mieli ogromną bibliotekę gier. I zawsze zamawialiśmy KFC i zawsze frytki były zimne. O mój Boże, Tomasz, what the fuck, dziękuję pięknie za prezenty, które trafiły do 20 osób. Ja tylko podkreślę i trzymam swojego słowa się, że wszyscy, którzy dostają wspieranie na Bez Życia, również dostają odcinki bonusowe na Bez Schematu. Z drugiego kanału je udostępniam, ale również wejdźcie na Discord, proszę, bądźcie na Discordzie, tam jest specjalna loża Żywych Inaczej i tam polujcie na bonusowe odcinki. Dziękuję, Tomaszu, jesteś naprawdę bardzo hojnym człowiekiem i dziękuję ci za to. Na razie ten stream wygląda jak Metal Gear Solid 4, 5 minut gameplayu, 30 minut dyskusji, to prawda, to się musi zmienić, ale ja nie rozumiem, dlaczego mnie tutaj prowadzi znacznik, skoro te kobiety Jean-Paula są gdzie indziej. Wiesz co, Anemono, mam dla ciebie przesyłkę od maszyny nazywanej Pascal. Filtr paliwa? Ach, idealne wyczucie. A no tak, bo Pascal, który jest szefem... Kuźwa, nie przełączyłem, przepraszam. Mother of fuck. Nie wcisnął się przycisk. Idealne wyczucie czasu, właśnie nam się kończy. Spotkaliście Pascala? Przypominam o wiadomości na Discordzie. Dobrze, sprawdzę za moment, ale...
Nie mam telefonu przy sobie, stary, więc... I telefon się ładuje, więc nie mam za bardzo jak. Jeżeli to jest coś, czym można się podzielić z resztą, to spróbuj udostępnić... Spróbuj udostępnić albo tutaj wkleić, chyba że to nie może być tak przedstawione. Dawaj do bunkra i odpal autodestrukcję, mówi Bizon. Dziękuję za wsparcie. Ale a co jest w bunkrze? A, bunkier to jest to miejsce, w którym oni... Nie wiem. Bunkier to było to, co mówiła ta operatorka przed chwilą. Rozumiem, że chcecie po prostu zobaczyć bohaterkę w majtkach samych. Tylko z tymi z wioski. Są zupełnie niegroźne i na dodatek potrafią tworzyć wymyślne urządzenia, z którymi my sobie nie radzimy. W zamian za to dostarczamy im olej i inne materiały. Zgaduję, że jest to pewna forma biznesu. Rozumiem. W każdym razie, kiedy tam wrócicie, proszę, dostarczcie ten lepki olej Pascalowi. Gęsty olej. By the way, ze wszystkich demonetyzacji, które dostaję, a dostaję je cały czas, najlepsza jest demonetyzacja, którą dostałem ostatnio po Nier Automata. Otóż dostałem demonetyzację, ponieważ inny kanał, który też streamuje, stwierdził, że zerżnąłem od niego materiał, bo mieliśmy takie samo intro do gry. I dlatego mam demonetyzację. Jest sprawa rozstrzygana. Ponieważ to jest mniej więcej tak, jakby kanał Krzysztofa mnie zdemonetyzował za to, że ja też grałem w Dark Souls. Fucking YouTube, naprawdę. O, dobry wieczór, Pepełuszku. Fajne to Q&A. No, ale jest coś takiego, że można sprawdzać właśnie, czy ktoś nie podkrada na materiał. I najczęściej okazuje się, że to są streamy z innych gier. A co tutaj jest? Co za goście? O, przepraszam bardzo. Naprawiłem obozowy transporter, możesz spokojnie wrócić do bunkra, jest dostępny w każdym momencie. Okej. Czyli tu gdzieś jest transporter. Pamiętaj o regularnych przeglądach, jak chcesz coś lepszego, porozmawiaj z tamtą kobietą. Ja nie wiem, ja nie chcę robić side questów za bardzo, ale powiedz, jesteś jednym z tych nowych modeli Yorha? Jak o tym wspomniałeś, to można tak powiedzieć. Czegoś potrzebujesz? Zgaduję, że takie nowe modele jak wy poradzą sobie praktycznie ze wszystkim, co? Może dacie sobie radę z... Nie, nie powinnam o to prosić. To byłoby niegrzeczne, ale... Wysłuchaj jej problemu. Czemu nie powiesz, co jest nie tak? Może damy radę pomóc? Och, cóż, jeśli nalegacie. Wygląda na to, że jeden z moich przyjaciół zaginął. Zaginął? To nie brzmi dobrze. Gdzie widziano go ostatni raz? W okolicy magazynu z materiałami, gdzie pracuję. Magazyn, hm? Może powinniśmy tam zajrzeć. Och, proszę, możecie? Bez niego ja... Proszę! Dziękuję. A czemu teraz wszystko jest na czerwono? Że to jest obszar, w którym mogę go znaleźć? Chyba tak. No dobra, ale to trzeba iść na pustynię. I rozumiem, że nie mam możliwości... Nowy rok zaczął od obejrzenia Blade Runnera 2049. Wielbię ten film. Wielbię. Gra aktorska Filipa na poziomie Astariona, szacun. Dobry wieczór, ja z pytaniem, w jaki sposób zakupić nowy plakat w wersji czarno-białej? Nie mogę się doszukać żadnego sklepu. Chciałbyś plakat w wersji czarno-białej? To jest do zrobienia. Napisz do mnie na privie. Powinieneś znaleźć mój mail, a jak nie, to zapisz sobie filipmałpa.bez-schematu.pl. Napisz do mnie, proszę. W ogóle cały czas piszą osoby, które chcą zgarnąć plakaty, jest bardzo miłe. Ale napisz do mnie, bo my prawdopodobnie zrobimy wariant właśnie czarno-biały. Taki pomysł miał przynajmniej Sławek, więc napisz. Może Sławek nawet z nami jest teraz. Więc napisz i jak najbardziej. Jest to do zrobienia. Postać, o której mówiłam z What If, to Kahori, a odcinek to What If Kahori Reshaped the World. Opowiada o Indianach Mohawk i też bohaterowie mówią w tym języku. Jest Sławek i mówi, że ogarnie się. Na pewno musimy zrobić tapetę czarno-białą. To na pewno, na telefon musimy zrobić tapetę czarno-białą. Niektóre sidequesty w automacie trzeba wykonać, ale dlaczego to się dowiesz, jak przejdziesz, wtedy zrozumiesz. Okej.
Kto nie lubi backtrackingu, tego może odrzucić gra. No zaraz będziemy właśnie... Czyli jest transport. No ale tylko do bunkra. No ja nie chcę do bunkra, ja chcę... Ja muszę robić. Czyli teraz po prostu będziemy sobie biegali. A ja muszę iść na pustynię. Zobaczmy, czy to w ogóle jest na mapie zaznaczone. Co tu jest? Nie wiadomo. Niespodziankowe zadanie. Niespodziankowe. Niespodziankowe. Handlarz zaopatrzenia. Melancholia Jean-Paula. Nie wiem. Jak wrócisz na pustynię, to poszukaj poda drugiego, bo chyba go ostatnio nie zgarnął. Nie zgarnąłem go. Dobra, to idziemy na pustynię. Tak czy owak, idziemy na pustynię. Te czerwone kropki to side questy albo punkty zapisu. Czy odpowiesz na pytanie Eweliny, czyli co sądzisz o studniówce, jak wspominasz swoją i czy oglądałeś film Krzysztofa? Nie oglądałem filmu Krzysztofa, ale szczerze mówiąc jest to dla mnie kolejna rzecz po temacie WF-u, której nie rozumiem. Jakby nie rozumiem, znaczy tak, byłem na studniówce i bawiłem się zajebiście i nie wiem o co chodzi z tą studniówką, w sensie ja nie jestem fanem matury, ale ja pierdolę, znaczy let's have some fun, people. My nie jesteśmy amerykańskim miasteczkiem w Stanach Zjednoczonych, które ma młodych ludzi, którzy o których się potem kręci filmy, którzy bardzo przeżywają, jeżeli nie podkreślą swojego statusu społecznego na studniówce, w koledżu, czy tam przed koledżem. Jak to bywa właśnie w Stanach Zjednoczonych, wszelkiego rodzaju teenage dramas, czy teenage komedia, gdzie wszystko się sprowadza do tego, żeby wystąpić dobrze na balu maturalnym, czy jak oni to nazywają, tak? Bo to bal maturalny chyba jest po prostu. U nas to ma mniejszą wagę i mniejsze znaczenie. I szczerze mówiąc, jakby nie rozumiem... Nie widziałem jeszcze filmu, więc nie chcę się odnosić tak wprost, ale... Jak zobaczyłem w ogóle ten tytuł odcinka i zobaczyłem, czego on dotyczy, pomyślałem, co do kurwy? Jakby teraz jeszcze problem jest, kurwa, ze studniówką? Jakby co jest nie... Znaczy, studniówka się chyba nazywa, czy bal maturalny, nie wiem. Chyba na dach musimy iść. Więc, no nie wiem, no tak, byłem na studniówce, bawiłem się zajebiście. Zresztą niedawno wrzucałem nawet zdjęcia z tego gdzieś na Insta, które były przezabawne. Nie wiem co mam więcej powiedzieć. No impreza, no zwykła impreza, znaczy nie widzę jakiegoś powodów, żeby jeszcze do tego nadawać jakiegoś dodatkowego znaczenia. Nie wiem, nie rozumiem, w ogóle nie rozumiem, nie wiem co pada w tym odcinku, tak? Więc ciężko jest mi się też odnieść, ale... To żeby nie było, film Krzysztofa to jest dobra podstawa, by się zastanowić, kto by chciał mieć studniówkę, kto nie, a ci tego w szkole nie powiedzą, ale no, jest trochę przegięte u jego. Nie wiem, znaczy, i jeszcze raz, nie widziałem filmu, więc nie umiem się, czy nie jestem w stanie się do końca odnieść, ale zastanawia mnie, jaka argumentacja zostaje użyta, bo... No nie wiem. Ja okropnie wspominam swoją studiówkę. Do dzisiaj żałuję, że poszłam. No tak, ale czy to nie brzmi tak, jak po prostu... To samo możemy powiedzieć o każdej imprezie, na której, nie wiem, ktoś nas zawiódł? Albo byliśmy rozczarowani, albo, nie wiem, za bardzo się upiliśmy, albo cokolwiek. To nie możemy powiedzieć dokładnie tego samego o każdej imprezie w naszym życiu? No,
tak bym trochę celował w to, co powiedział Froget. No jakby rozumiem, to może na pewno przemawiać do osób, które mają osobowość introwertyczną albo aspołeczną, ale no ja bym z tego nie robił. Jeszcze raz, nie znam argumentów, nie widziałem odcinka, więc nie wiem do końca, o co chodzi, ale tak to brzmi trochę jakby, no nie wiem. Ale też przyznam, że ja nie wiem na przykład, o co chodzi z WF-em, tak? Jakby ja jestem w stanie zrozumieć, że są nieciekawi nauczyciele WF-u. Mój dziadek był nauczycielem WF-u i przysposobienia obronnego. I że są osoby, które, nie wiem, nie lubią pewnych form aktywności fizycznej albo były stygmatyzowane w jakiś sposób przez rówieśników, tak? Rozumiem to, ale czy to znaczy, że trzeba wytyczać działo na przykład przeciw w ogóle WF-owi jako wychowaniu fizycznemu, które jest bardzo potrzebne, szczególnie w okresie dość dużej otyłości i niewielkiej aktywności fizycznej wśród młodych ludzi? Nie wiem. Jakby moje doświadczenia są po prostu inne. Rogal Świętomarciński mówi, on w filmie mówi o aspekcie prawnym, zmuszanie do brania udziału w nich, kwestii par homoseksualnych oraz o alternatywach studniówki, o kwestii oddzielania tych imprez od szkół. Okej, okay, rozumiem. Ale czy jest przymus chodzenia na studniówkę? Wydaje mi się, że nie ma. Nie wiem. Askar pisze, moja studniówka taka raczej z tych imprez do zapomnienia. Nieszczególnie wspominam, ale to pewnie dlatego, że w liceum to jakiś dramat. Tragiczne środowisko miałem. Przymus społeczny. No ale jest wiele przymusów społecznych. No, przymusem społecznym jest małżeństwo i posiadanie dzieci. Przymusem społecznym jest posiadanie samochodu. I prawa jazdy. Przymusem społecznym jest heteroseksualność. W rozumieniu, że no tego oczekują, tak? Rodzice i tego oczekuje społeczeństwo, więc... Musisz zobaczyć film Krzysztofa o WWF-ie, bo tam porusza zbyt wiele problematycznych kwestii związanych z tym, jak źle jest egzekwowany WWF w Polsce, by to opisać w komentarzu. Ale ja widziałem ten film, ja wiem jak jest realizowany WWF w Polsce, ja wiem jakie są problemy z tym. Jak najbardziej, ale ja widziałem też wiele komentarzy, które sprowadzają się do tego, że w ogóle WF-u nie powinno być. Jako takiego. Z czym ja się osobiście bardzo nie zgadzam. Ups. Ziemek mówi, jeżeli chodzi o WF, to argumenty Krzysztofa były kierowane jakimś urazem i były słabe. Według mnie WF w wykonaniu obecnej szkoły to jest jakaś porażka, nie mająca ze sportem nic wspólnego. Nie wiem, jak wygląda WF w dzisiejszych współczesnych szkołach do końca, bo ja pamiętam swój WF i było z tym różnie. Studniówka, raczej macie nasrane we łbie. Łukaszu, czy możesz napisać, co dokładnie chcesz powiedzieć tymi słowami, zanim przestanę hamować swój odruch, żeby cię wyciszyć albo zbanować? Napisz proszę, o co ci chodziło z tym nasraniem we łbie? Dobrze, idę chyba na pustynię. Pod jest na lewo od wejścia na najwyższej górze. Okej, okay, dzięki. Rozumiem, że już na otwartej pustyni, tam gdzie idę. Krzysztof nie wytacza dział co do WF-u, tylko jak zwykle wzywa do reformy. Nie ma nic złego w WF-ie, tylko w formie, w jakiej jest często... Ja się całkowicie zgadzam. Tylko ja mówię, jaki jest rezultat. Rezultat jest taki i widziałem bardzo wiele komentarzy osób, że w ogóle nie powinno być WF-u w szkole. Że jest to opresyjne i w ogóle jakiekolwiek wychowanie fizyczne czy oczekiwanie od młodych ludzi aktywności fizycznej w szkole jest czymś opresyjnym, no ja się z tym głęboko nie zgadzam. Tak? Jakby
Uważam też, że są pewne granice tak zwanego bezstresowego wychowania. I z autopsji mogę powiedzieć, że nie zawsze przynoszą one pożądany skutek tego tak zwanego bezstresowego wychowania. Bo ja wiem, że to jest często też traktowane jako słowo wytrych i łatwo jest wypaczyć znaczenie tego, co właśnie powiedziałem, ale jestem za tym, że szkoła naprawdę poza rodzicami musi istnieć i szkoła naprawdę musi mieć funkcję pedagogiczną i musi mieć funkcję socjalizacyjną i robić pewne rzeczy, których rodzice nie chcą robić, bo są za bardzo zakochani w swoich dzieciach i za bardzo im idą na rękę i wychowują nieznośnych ludzi. Sorry, że tak mówię, ale tak po prostu często jest. WF powinien być taki jak w USA. Wybierasz sobie klubik sportowy z konkretną dyscypliną. Całkowita zgoda. Całkowicie się z tym zgadzam. Ja też w pewnym momencie miałem tak, że na studiach był WF, wychowanie fizyczne. Ja tam naprawdę, kiedy okazało się, że mogę, ja specjalnie nie chodziłem na zajęcia z WF-u, żeby je odrabiać. Bo jak je odrabiałem, to mogłem chodzić na siłownię. Chodziłem na siłownię, dostawałem jakieś tam zadania, nie wiem, wycisnąć 100 kg czy coś takiego i robiłem to wszystko, bo i tak to uwielbiałem. Więc mi się bardzo podobało, jak na studiach to wyglądało versus jak wyglądało w szkole. W szkole czułem, że jest mi to narzucane. Ja na przykład fatalny jestem w koszykówkę. Jestem kurwa fatalny. Tragiczny, ja nie potrafię kozłować nawet dobrze. Ale jestem niezły w siatkówkę. Ale jestem bardzo dobry we wszelkiego rodzaju lekkoatletykę. I rozumiem holistyczny rozwój, ale zdecydowanie, gdybym miał na przykład możliwość wyboru i skupienia się na jednej dyscyplinie, albo dwóch, to bym zdecydowanie to robił. Zdecydowanie. Oh. My na WF mieliśmy czasem siłownię, czasem jakiś fitness, czasem jakieś dyscypliny sportowe, więc w sumie wszystkiego po trochu. Najgorszy w WF-ie był jego timing, czyli umieszczenie go przed zajęciami. W prawdziwym życiu stres jest wszędzie, dziecko musi być przygotowane do zderzenia z rzeczywistością. No, ja się zgadzam, dlatego też powiedziałem o tym bezstresowym wychowaniu i to też miałem na myśli. Jak chodziłem do szkoły, to WF wygląda tak, że nauczyciel dawał piłkę do siatkówki i grajcie, dlatego też nienawidziłem siatkówki. Ja miałem bardzo dużo różnych nauczycieli WF-u, naprawdę. Najwięcej różnych nauczycieli miałem właśnie od WF-u, bo się zmieniali często w trakcie roku i muszę powiedzieć, że akurat miałem ich naprawdę super. Niektórzy byli naprawdę super. Zaangażowani, fajni, pomysłowi. No nie mogę narzekać, chociaż miałem też traumatyczne przeżycie na WF-ie. Traumatyczne w rozumieniu, że nie wiem, ciężko coś się bardzo robiło, albo coś mnie przykrego spotkało. Oczywiście nie poszedłem na swoją studniówkę, gdyż ludzie tam obcujący byli naprawdę kupą śmieci. Komuś podcięli gardło plastikowym nożem. Co? Tu jest też chyba Róża Pustyni. Okej, będę... Rozumiem, że tu gdzieś znajdę ten pod, mam nadzieję. Zobaczymy. Moja studniówka była 16-17 lat temu. Nie mam złych wspomnień, nie kosztowała jakoś kosmicznie dużo, ale niektórzy jakby mogli, to podjechaliby złotą karetą. Dużo zależy od podejścia rodziców. Może to też jest kwestia tego, że miałem bardzo dawno temu studniówkę. Czy to androidka? Tak. Odpowiadamy za wysyłanie zasobów stąd do bunkra. Słyszałem, że pokonaliście maszyny. No, bardzo się cieszę, że odpowiadacie za wysyłanie do bunkra. A macie dla mnie jeszcze jednego poda? Natomiast zdecydowanie też, na przykład ja jestem bardzo zły, kiedy słyszę o jakichkolwiek sytuacjach dyskryminacji materialnej studentów albo uczniów. Ostatnio Wanda Nowacka, przepraszam, czyli minister szkolnictwa obecna, zareagowała bardzo szybko i stanowczo na sytuację, w której dowiedziała się z Twittera o dziewczynie, która została zrugana za to, że nie chciała dorzucić się do zbiórki charytatywnej, która była prowadzona w klasie. No to jest straszne. Znaczy, to jest sytuacja prześladowania i dyskryminacji naprawdę ze względu na sytuację materialną. Barbara Nowacka, przepraszam, bo jest Wanda Nowicka, też jest posłanką, jest Wanda Nowicka i jest Barbara Nowacka.
Więc połączyłem dwie osoby w jedną. Natomiast ponownie, faktycznie nie widziałem materiału, więc może to są bardzo rzeczowe argumenty, natomiast widziałem komentarze. I komentarze, widziałem kilka komentarzy właśnie takich, że najlepiej to nie powinno być studniówki. Jakby ludzie, mam wrażenie, że jest bardzo wiele traum. Nie wiem do końca... No nie wiem. O! Co to jest? Nie mogę tu wejść na razie. Nie wiem, gdzie jest ten pom. Chyba trochę za daleko poszedłeś względem poda. Nie wiem. Na pewno jestem... O, może mam taką konstatację, że jestem przeciwny odbieraniu szkoły pewnej funkcji i zostawianiu wszystkiego na przykład w gestii rodziców. Albo wszystkiego w gestii dzieci. A w gestii dzieci to tak naprawdę w gestii rodziców. Tak się składa, że ja mam bardzo wielu znajomych nauczycieli, którzy ze mną studiowali albo byli w szkole. I pochodzę z nauczycielskiej rodziny. I mogę naprawdę szczerze powiedzieć, a nie wiem na ile Krzysztof ma taką perspektywę. Rodzice są kurwa nieznośni we współczesnych czasach. Rodzice są naprawdę nieznośni. To znaczy... Podam prosty przykład. Żona mojego taty jest dyrektorką w szkole i byli rodzice, którzy ją absolutnie terroryzowali i prześladowali, kiedy zażyczyli sobie w środku roku przeniesienie ich dziecka do innej klasy, która była przepełniona i nie było takiej możliwości. I oni weszli sobie do niej, oni życzyli sobie tego. Jak tłumaczono im spokojnie, że jest to niemożliwe w tym momencie, to oni kurwa przychodzili i prześladowali, nie dawali spokoju, a w końcu nasłali kurator. Ponieważ PiS dał narzędzia do tego, żeby prześladować nauczycieli. I kiedyś, jakkolwiek, nauczyciele razem z rodzicami byli przeciwko systemowi. Teraz, w ostatnim czasie, rodzice, którzy zmienili sposób wychowywania dzieci, też często, bo zmieniły się też generacje, znaleźli sojusznika w systemie do tego, żeby tępić nauczycieli. Nauczyciele kiedyś walczyli tylko z systemem, teraz walczą także z rodzicami. Bardzo często zapytajcie dowolnego nauczyciela czy nauczycielkę, co ich najbardziej męczy w pracy, to wam powiedzą, że poza tym, jak wyglądał do tej pory system oświaty, to naprawdę powiedzą wam, że rodzice. I niepokojące są dla mnie trochę takie pewne sygnały właśnie, które widzę, które są takie bardzo pro rodzice, że dajmy pełną swobodę rodzicom, że wszyscy powinni mieć w ogóle domowe nauczanie, wszyscy powinni mieć prywatną szkołę. Proszę, uwierzcie mi na słowo, nie chcecie żyć w społeczeństwie, w którym nie było publicznych szkół i wszyscy młodzi ludzie, którzy trafili na rynek pracy, wszyscy młodzi ludzie, z którymi będziecie współpracowali, są ludźmi, którzy mieli wyłącznie prywatne kształcenie. Ułożone wyłącznie pod ich potrzeby. Naprawdę zaufajcie mi, że tego nie chcecie. Bo ja to widzę już nawet po dzieciach moich znajomych. Ja to widzę po dzieciach osób zaprzyjaźnionych z moją rodziną. Nie chcecie tego. Jestem absolutnie za publicznymi szkołami. Nie w takiej obecnej postaci, w jakiej są. Zreformowanymi. Znacznie lepiej zarządzanymi. Znacznie bardziej demokratycznymi. Ja się pod tym podpisuję rękami i nogami. Ale nie jestem wyłącznie za prywatnymi szkołami i domowymi szkołami. Zresztą to byłoby zwycięstwo kapitalizmu w najgorszej formie, bo nie każdego stać na takie szkoły. Więc naprawdę publiczne szkoły są nam potrzebne, ale szkoła, która jest oczywiście demokratyczna, ale ma swoją funkcję pedagogiczną.
ja nie mówię, że Krzysztof mówi, żeby tak nie było, absolutnie tak nie twierdzę, absolutnie. Ale widzę pewne sygnały i pewne komentarze, które często pojawiają się pod filmami Krzysztofa, które trochę tak by widziały świat. Że najlepszy świat byłby właśnie taki, żeby nie było w ogóle publicznych... No kurwa, naprawdę, nie, mam nadzieję, że nie doczekamy takiego momentu, bo to... Bo wyobraźcie sobie po prostu najbardziej rozpieszczoną osobę, którą możecie znać. Jakieś dziecko, które ma, nie wiem, 10, 12, 15, 16 lat. Jest nieznośne. Zawsze miał mleko pod nosem. I teraz wyobraźcie sobie, ja wiem, że ja podaję bardzo skrajny przykład, ale to właśnie taki, który pobudza wyobraźnię. Skrajny przykład dobrze pokazuje, co mam na myśli. I teraz wyobraźcie sobie, że jest bardzo wiele takich osób, które zawsze miały taką ścieżkę wytyczoną, jaką widzieli dla nich rodzice, a wyobraźcie sobie też nadopiekuńczych rodziców, którzy swojemu dziecku podyktowali, jak ma wyglądać ich życie i sami teraz nie potrafią albo decydować za siebie, albo mają stępione talenty, bo nigdy nie mogli ich wykorzystać, bo rodzice ich zmuszali do tego, żeby coś robili. Ja widzę, to też chcę dobrze zrozumieć, ja widzę u Krzysztofa bardzo często krytykę szkoły, systemu i nauczycieli, ale bardzo rzadko widzę krytykę rodziców. Bardzo rzadko. Dlaczego? Zaryzykowałbym stwierdzenie, że szkoła odpowiada za mniejszą skalę problemów niż rodzice. Naprawdę. Naprawdę. Bo rodzice mają znacznie większą władzę nad dzieckiem, niestety, niż szkoła kiedykolwiek miała i kiedykolwiek będzie miała. Czepiać, że dzieli dzieci po klasach na gorsze i lepsze, gdzie to rodzice właśnie do tego doprowadzili. Tak, zgadzam się. Moja mama, dyrektorka podstawówki, musiała utworzyć dwie pierwsze klasy. Rodzice cały czas przyłazili, że ich dziecko ma być w tej drugiej klasie. Ostatecznie rodzice zaczęli się jej czepiać, że dzieli dzieci po klasach. Ejolek mówi, tak, moja mama jest nauczycielką klas 1-3 i często wraca z pracy płacząc właśnie przez rodziców. Dodatkowo dyrektorkę, która zawsze staje tylko po stronie rodziców w każdej sytuacji. Że ma dyrektorkę, która staje po stronie rodziców w każdej sytuacji. Ja w gimnazjum miałem super WF pomimo mojej niepełnosprawności. Zajęcia rehabilitacyjne albo gra w kosza, którą kochałem. Idąc do liceum byłem w szoku, bo od razu miałem wpisane okienko, decyzja nauczycieli. Staram się rozpracować, gdzie mogę znaleźć tego poda, ale... Ja jestem zdania, że choćby nie wiem, jak rodzice chcieliby uchronić dziecko przed złem w szkole, to tracą kontrolę i otoczenie potrafi zniszczyć dziecko. Ale dlaczego od razu mówisz, że zniszczyć? Dlaczego nie mówisz, że... Zobaczcie, znaczy, Łukaszu, ja nie mówię, że tak nie jest, jak mówisz, ale dlaczego zawsze taką narrację to przyjmuję, a nie, że rodzice niszczą dziecko, a oddzielne środowisko, na przykład w szkole publicznej, jest w stanie je ratować? Dać mu inne wzorce. To mnie dziwi, że to jest tak jednostronne zawsze. Jacku, dziękuję za rozdanie prezentów pięknie. Niestety rynek w USA pokazał, że tylko prywatne szkoły są dobre i tak samo będzie u nas. Niestety, kwestia czasu. Przepraszam, ale w jaki sposób rynek w USA pokazał, że tylko prywatne szkoły są dobre? Szczególnie kiedy mówimy o studentach, którzy zostają z kurwa długami na całe życie. I korporacje prawnicze, na przykład, w których idą potem pracować, jako benefit pracowniczy pozwalają im, czy za nich spłacają te długi, z którymi oni zostają na całe życie. Przepraszam, na jakiej podstawie ty twierdzisz, że to jest najlepsze szkolnictwo, jakie jest? Czy ty słyszałeś może kiedyś o Skandynawii? Słyszałeś o Danii? O Finlandii? O Szwecji? O Norwegii? O Islandii? Czy słyszałeś o szkołach, jak funkcjonują w taki sposób? Czy słyszałeś o szkołach francuskich? Słyszałeś o szkołach niemieckich? Które są publiczne? I twierdzisz, że najlepsze są amerykańskie? Na jakiej podstawie? Tomaszu, jesteś zbyt hojny. Dziękuję za kolejne prezenty bardzo. W szkole dzieci spędzają więcej czasu niż z rodzicami w tym samym dniu.
Ja, w moim przypadku tak było, na przykład. Robótka powinna być w ruinach budynków mieszkalnych na pustyni, mówi Munchkin. Okej. Czyli kręcę się tu jednak po coś i być może tutaj gdzieś powinienem ich znaleźć. Chyba, że... To tutaj. No nic. Zaraz będziemy patrzyli. Muszę się na razie po prostu pokręcić. Bo tego poda nie widzę nigdzie. Do klasy mojej córki chodzi regularna patusiarnia. Nabiera od nich złych nawyków. No dobra, no ale to co to znaczy, że teraz wszystkie szkoły są patusiarskie? No, publiczne? Jakby... No tylko dlatego, że ty masz takie doświadczenie, nie znaczy, że każda szkoła tak ma. No ja trafiłem do gimnazjum, gdzie była patologia. Ale co, nie wiem... Złamało mnie to, albo zmieniło mnie to w patusa? Były też prezenty od Jacka Pachowskiego, ale oczywiście podziękowałem pięknie Jackowi za to. Poda, powinieneś usłyszeć, wydaje się, z siebie taki bardzo wysoki pisk, jeśli będziesz się do niego zbliżał, mówi Wakama. Okej. Do szkoły w USA i jego atrakcji należy doliczyć jeszcze zwiększoną szansę na kulkę, co pokazała kolejna strzelanina z dzisiaj dosłownie. Tak. No, nie, tak. Mogę tylko powiedzieć tak. Nie, jakby nie, nie, znaczy ja rozumiem perspektywę rodzica, w tym wypadku Tytusa de Zoo, ale uważam, że naprawdę przesadą jest uważanie, że nie wiem, patologię twoje dziecko złapie w szkole, a już na przykład nie złapie go na TikToku. Jasne, w przypadku szkoły to zagrożenie fizyczne jest bardziej prawdopodobne, ale no kurczę. Naprawdę nie generalizowałbym tego, nie wyciągałbym ogólnych wniosków. Widzimy, jak pod wpływem innych ludzi z klasy osoby, które kiedyś były super milowe, zmieniały się w patusów. A ja sam tego byłem świadkiem. Mój najlepszy przyjaciel Maciek. Ja do dzisiaj myślę o tym. Znaczy, on trafił w takie towarzystwo, że jego matka musiała go przenieść do Bełchatowa, do innej szkoły. Naprawdę, bo miał już problemy z policją. I tyle. I... Kurczę, no nie wiem, co mam powiedzieć, no, ale to nie znaczy, że szkoły publiczne są złe. To naprawdę, to nie jest tak, że da się od... Powiem tak. Wysyłajcie dzieci do prywatnych szkół. Wysyłajcie dzieci do prywatnych szkół. Dawajcie im zadania pozalekcyjne, prywatne, za duże pieniądze. A naprawdę będziemy mieli w końcu społeczeństwo, gdzie połowa tego społeczeństwa będzie zamknięta w strzeżonych osiedlach i będzie izolowała się od reszty społeczeństwa. To będzie tylko powiększało stratyfikację społeczną. To będzie tylko rodziło takie sytuacje, w których, jak Tytus przed chwilą powiedział, będzie uważał ogromną część społeczeństwa za patusów. Tak incorpore. Zaszufladkowanych jako patusów, bo nie mieszkają na przykład w strzeżonych osiedlach. Przepraszam, wiem, że przesadzam i wiem, że używam hiperboli w tym przypadku, ale do tego prowadzi izolacja społeczna. Do tego prowadzi sytuacja, w której to się mówi wtórny kapitalizm czy podwójny kapitalizm, gdzie mamy na tyle złe szkoły publiczne, powszechne, usługi publiczne na tyle złe, że musimy wydawać dodatkowe pieniądze na lekarzy, na kształcenie dla dzieci, na transport Uberem zamiast transport publiczny, że wydajemy podwójnie pomimo podatków, które płacimy pośrednio i nie bezpośrednio za usługi, które powinny nam być zapewnione na wysokim poziomie. Nie jak w Stanach Zjednoczonych, chociaż tam też niektóre są usługi publiczne bardzo dobre, ale nie jak w Stanach Zjednoczonych, że to jest dobre w sektorze prywatnym, tylko na przykład jak w Skandynawii, jak w Belgii albo Holandii, albo w Niemczech, na dobrym poziomie, bo to jest z naszych pieniędzy. Więc to jest kwestia zarządzania tym, organizacji. To jest kwestia kultury organizacyjnej. Odgórnie i oddolnie. I naprawdę, uwierzcie mi, my potrzebujemy sektora publicznego, dobrego. I potrzebujemy publicznych szkół. Zaufajcie mi. Tylko dlatego, że tam są patusy, bo tak się zdarza i ja sam miałem takie sytuacje, to nie znaczy, że szkoły publiczne są do zaorania. I uwierzcie mi, że w wielu przypadkach, i naprawdę, ja wiem, że rodzic tego nie przyjmie do głowy teraz, ale kiedyś może, wolałby, żeby jego dziecko wylądowało w szkole z patusem, niż żeby trafiło do klasy z dziećmi, z którymi się tylko i wyłącznie zgadza. I
również skrajny przykład, ale Mata próbował o tym powiedzieć w utworze Patointeligencja. Patusy rodzą się także tam, gdzie się ich nie spodziewacie. Właśnie tam, gdzie jest bardzo dużo pieniędzy. Właśnie tam, gdzie dzieci są rozpieszczone. Właśnie tam, gdzie żyją na zamkniętych osiedlach, to tam nierzadko łatwiejszy jest dostęp do substancji psychoaktywnych, na przykład. Do pewnych rzeczy, do których inni nie mają dostępu, ze względu na to, że mamy bogatych rodziców. Albo rodzice są bogaci, bo musieli poświęcić bardzo dużo czasu na swoją karierę i nie mają też czasu na swoje dzieci. I zostawiają im bardzo dużo swobody. Więc to, co robię, próbuję troszeczkę wstrząsnąć waszym światopoglądem i sposobem widzenia tego. Trochę tym zamieszać, prowokując. Nie mówiąc, że tak musi być, ale mówiąc, że tak może być. O rany, dziękuję Małgorzato również za rozdanie prezentów. Dzisiaj w ogóle jakieś mikołajki mamy. Czy można jeszcze raz ten mail, żeby wysłać rzeczy dotyczące postera? Szybko ci napiszę. Na pewno bym twierdził, że nie zakładajcie, że patologia to znaczy osoby, które są na przykład w gorszej sytuacji materialnej. Naprawdę tego nie zakładajcie, bo możecie być zdziwieni. Już nie mówiąc o tym, że w seminariach zobaczcie, ile patologii jest, chociaż wydaje się, że to powinno być ostoja moralności. Póki swoją prywatną wygodę cenimy wyżej niż wszystko inne, to nigdy nie będzie tak jak w Skandynawii, a nie świat się naprawi na lepsze. Filip, mój synek z racji autyzmu chodzi do prywatnej szkoły, bo tam ma spokój i ciszę. Wcześniej jak chodził do prywatnej, to bardzo źle się czuł, w sensie rozumiem jako publicznej. No ale podajesz też przykład bardzo istotny, gdzie zarówno nauczyciele niestety, jak i uczniowie w sytuacji osoby na spektrum autyzmu szukają pretekstu do tego, żeby odizolować taką osobę. Więc to jest zupełnie inny przypadek. Znaczy ja, dobrze, że podzieliła się tym przypadkiem, ale to jest zupełnie inny przypadek. O, jest i Roman. Romek może też się wypowiedzieć na ten temat, bo no, zastanawiam się, czy Marysia już poszła do szkoły. Jeszcze nie. Czy już poszła do szkoły? Ty się wypowiedz w temacie szkoły publicznej, szkoły prywatnej, bo żeby była jasność, Romek, który teraz do nas dołączył, jest właśnie moim kolegą, moim przyjacielem od wielu lat, z którym chodziłem do szkoły publicznej, podstawówki, potem chodziłem do gimnazjum, gdzie trochę mieliśmy patusiarstwa. I teraz zastanawiam się, jaka jest twoja perspektywa jako rodzica. Dobra, będę jeszcze szukał chwilę tego poda, ale naprawdę mam problem z tym, żeby go znaleźć. Chodziłem do prywatnej podstawówki, jednej z pierwszych w Polsce, i do publicznego liceum. Nie polecam prywatnych placówek. Wiesz, ja nie złapię się teraz tych twoich słów, bo byłbym hipokrytą, jakbym powiedział, że twoje zdanie w tym wypadku znaczy więcej niż te zdania, które, jak na przykład Tytus de Zoo, które mówią, że uogólniają w taki sposób, że na przykład do szkół powszechnych wyłącznie chodzą patusy. Znaczy też tak nie powiedział do końca Tytus de Zoo, ale mówił o szkole swojego dziecka. Więc też nie powiedziałbym, że wszystkie szkoły prywatne nagle są do dupy i do bani. Absolutnie nie. Moja córka nie miała rok polskiego, bo szkoła nie była w stanie załatwić nauczyciela. To jest patologia. Nie. Tytusie, przepraszam cię bardzo. To nie jest patologia szkół. To jest patologia poprzedniego ministra szkolnictwa. To PiS doprowadził do takiej sytuacji, nie szkoły. Mam nadzieję, że to wiesz. Szkoły nie mogły zapełnić wakatów. Zapełnić wakatów, bo ludzie nie chcą być nauczycielami. Za najgorszą pensję w Polsce. Za użeranie się z rodzicami, gdzie nie mają siły przetargowej w dyskusjach z rodzicami. Za kuratorów, którzy ich prześladują i szykanują. To zaczęli spierdalać z tego zawodu i pracować w Żabce i w Biedronce. To nie jest wina szkoły. To jest wina władzy, przepraszam cię bardzo. Znaczy, ja nie mówię, że ty to sugerujesz, ale nie zwalaj winy na patologię ze szkoły, bo to nie jest szkoła.
to władza nie potrafi zarządzać w taki sposób sektorem oświaty, żeby sprowadzić dobrych nauczycieli, którzy będą godnie traktowani w tej pracy. No, o tym się mówiło bardzo głośno przez ostatnie 5 lat. O, wydaje mi się, że jesteś bardzo blisko poda, rozglądaj się powoli. Dobrze. Pod jest na lewo od wejścia na pustynię, blisko tej oazy, co byłeś, tylko szukaj u góry. Dobra. Moja koleżanka chodziła do szkoły katolickiej i oprócz modlitwy, codziennie, rano wszystko było to samo, co w zwykłej, pełno alkoholu i narkotyków. No tu akurat nie jestem zaskoczony. Więc naprawdę, proszę, nie zwalajcie winy za to, że nie było przez rok polskiego, bo to jest wina to nie jest wina szkoły. Dyrektorzy robili wszystko, co mogli. Ja wiem, że to jest kwestia kasy. W Krakowie rynek wysysa ludzi i nie ma komu pracować. To nie jest tylko kwestia kasy. Również upraszczasz w ten sposób. To nie jest wyłącznie kwestia kasy. To jest kwestia warunków pracy. To jest kwestia na przykład właśnie tego, w jaki sposób Czarnek wprowadził swoich agentów do szkół, żeby ideologizować szkoły. I to byli właśnie kuratorzy wojewódzcy. Do tego, żeby szykanować, szkalować i utrudniać życie nauczycielom. To nie jest wyłącznie kwestia pieniędzy. Oddaliłeś się. Okej, ale czy to jest w oazie, czy to jest obok oazy? Bo jestem teraz obok tej oazy. Nasłuchuję pikania ewentualnego. Tu gdzieś. Nie słyszę. Obok na wydmie. W drugą stronę. Dobra, w drugą stronę. Najłatwiej mówi, że to nauczyciele są winni, nic nie robią, mają wyjebane, a to nie jest prawda. I też czasami bardzo niepokoi mnie, że mój przyjaciel Krzysztof, trochę mam wrażenie, że uderza w nauczycieli. Bo miał przykre doświadczenia, bo trafił na kilku niewłaściwych nauczycieli, ale naprawdę nie uderzajmy w nauczycieli. Na Boga apeluję, nie uderzajmy w nauczycieli, jeżeli chcemy mieć jakiekolwiek sensowne szkoły publiczne. Serio. Jakby... No po prostu. Dziwa, która wydma? Gdzie? Głębiej w pustynię. Spróbuj teraz w lewo. Dobra, głębiej w pustynię. Ta wysoka po lewej. To jest wysoka po lewej. To jest najwyższa wydma. Wchodzimy na nią. Na ścianie jednej z tych najwyższych wydm. Byłeś już dobrze. Tutaj coś leży. Czy to jest pod? Czy to jest pod, motherfuckers? No rzeczywiście pika jak cholera. Ludzie! Udało się. W ogóle nie pikało, w ogóle nie piszczało. Why was it abandoned? Pod reactivated for me. If it's usable, try to overwrite the original owner with my ID. Activation complete. Access granted. Previous owner ID successfully overwritten. Special weaponry now available. Laura mówi, no tak, ale to też nie tak, że nauczyciele zawsze uczą z pasji. Większość nauczycieli, którzy mnie uczyli, to osoby, które wcale nie chciały tam być. I dało się to odczuć. Lauro, a powiedz mi, a dlaczego w takim razie uczą? Jeżeli nie z pasji. Dla pieniędzy? Znaczy, nie da się uczyć jako nauczyciel dla pieniędzy, bo jest to jeden z najgorzej opłacanych zawodów w Polsce. Ludzie, którzy pracują na kasie w sklepie, zarabiają więcej. Squall, jako nauczyciel z doświadczeniem ponad 10-letnim, mówię, że większość kretyńskich decyzji i zagrań ostatnich lat są wynikiem, nie są wynikiem szkół czy działań nauczycieli, a ludzi od polityki PiSu i MEN. Dobra, teraz idziemy szukać robotów. Głębiej w pustynię. Krzyżakiem zmień poda. O, okej. Czyli ja nie mogę mieć ich dwóch naraz. Kurde. Myślałem, że mogę mieć naraz ich.
Okej, on strzela rakietami. Ten strzela działkiem. Dobra. No, wypróbowuję go, ale nie mogę strzelać, póki nie ma celu. Chyba, że drugi tryb. Taki sam atak. Mało nauczycieli pracuje z pasją. Uczą, bo muszą. Nigdzie indziej pracy nie znajdą. Co to znaczy, że nigdzie indziej pracy nie znajdą? Co to znaczy, że nigdzie indziej pracy nie znajdą? Stary! Znaczy... Co jest bardziej... Przepraszam, zadam takie pytanie. Co jest bardziej prawdopodobne? To, że osoba bez wykształcenia podstawowego nawet, która nie ukończyła szkoły podstawowej, pracuje w Żabce albo na kasie i chce zmienić pracę, nie znajdzie pracy? Czy osoba, która ma wykształcenie wyższe, jest nauczycielem bądź nauczycielką i chce zmienić pracę, nie znajdzie pracy? Co jest bardziej prawdopodobne? Że nauczyciel nie znajdzie pracy dla siebie, innej? Czy osoba, która nawet nie ma wyższego wykształcenia? Bo naprawdę mnie to zmroziło, co usłyszałem. Dlaczego są nauczycielami, a nie kasjerami? Bo to brzmi, jakby z takim wykształceniem na kasie siedzieli. No, jakby właśnie. Jest jakiś powód, dla którego decydują się być nauczycielami. Nawet jeżeli są złymi nauczycielami, bo takich też znałem i są po prostu źli. Nie bierzesz pod uwagę równie ważnych czynników jak wiek choćby. Podaj mi przykład. Jeżeli chodzi o wiek, to wielu nauczycieli wraca z emerytury, bo ich szkoły i dyrektorzy osobiście poprosili, żeby wrócili, bo nie mają czym zapełnić wakatów. Czy też kim zapełnić wakatów. To też jest, myślę, bardzo znamienne. Kurde. No dobra, wejdźmy tu. Nie mam pojęcia, gdzie jest ta robotka. No strzel! Okej, okay. Czyli długi jest okres ładowania ataku. Ale mocny za to. Aha, ja chyba nie mam ustawionego automatycznego uzdrawiania. Mamy prymitywny pruski system edukacji, tworząc głupich ludzi, tak również mnie. To jest problem, nauczyciele są problemem wtórnym. Tak. Dobra, nie no, ja muszę spojrzeć na mapę, bo ja naprawdę nie wiem, gdzie ja mam iść w takim razie, żeby... Nic mi ta mapa nie mówi. Co chcesz zrobić? Chcę znaleźć dupy Jeana Paula. I wiem, że jedna jest na pustyni. I cholera wie gdzie. Cofnij na lewo od punktu zapisu. Sprawdź, co napisał wcześniej Pink Duke. Patrzę.
Pink Duke napisał: niekoniecznie najlepsi studenci idą pracować w szkole, wręcz odwrotnie. U mnie po studiach najgorsi, z kilkoma wyjątkami, poszli do szkoły. Z braku laku, bez pasji. Ja w ogóle tego nie kwestionuję. Powiedziałem, że są źli nauczyciele. Ale naprawdę bym nie sprowadzał... tego do warunków materialnych, że ludzie pracują w zawodzie nauczyciela, bo nie wiem, bo jest to dla nich opłacalne. Na lewo, niedaleko ciebie, przy wejściu na blokowisko, jest ta wielbicielka Jeana Paula. Okej. Okay. Dzięki. Tu jest wejście na górę, więc warto zobaczyć. Tu też jest jakieś wejście, ale to chyba był punkt zapisu. O kurde, zaatakowałem ich niepotrzebnie. To jest ona. Ale irytujące jest to, szczerze mówiąc, trochę. Znaczy, że trzeba wyeksplorować całą mapę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest. Cześć. A, i tyle? Jak się masz? To jest ona. Co byś powiedział na to, gdybyśmy mogli wręcz wymyślać swoje imiona albo zapożyczać z fikcji? Co byś powiedział, gdyby ktoś nazywał się Anakin albo inaczej? Pewnie trochę bym sarkazmu w tym znajdował dla siebie, ale dlaczego nie? Jeżeli to jest ona, to nie wiem, dlaczego nie mogę z nią porozmawiać. Zaczyna mnie to bardzo irytować. Do niej trzeba pójść później, jak oddasz list Jean Paulowi. Ja pierdolę, nie wierzę. Czyli ja teraz mam wrócić całą drogę z powrotem do pierdolonej wioski i oddać mu list i potem wrócić, kurwa, z powrotem na pustynię? Ja myślałem, że to jest główna fabuła. To jest główna fabuła, bo mam to w głównych zadaniach aktywnych. To jest wątek główny, no spójrzcie. To jest to. Melancholia Jean Paula. Porozmawiaj z jego wielbicielkami, by dowiedzieć się więcej na jego temat. To stoi to tutaj, dokładnie. To są zadania aktywne. Główne. I dokładnie to zrobiłem. Poszedłem szukać jego laski, która jest na pustyni. Okej, czyli muszę wrócić do Pascala i poinformować go, że oddałem filtr w takim razie. Grasz na konsoli czy na PC-cie? Gram na konsoli. Na PC-cie. Nie wiem, czemu to powiedziałem. A czy tu da się wrócić z powrotem? Znaczy, jeżeli jeszcze mi powiecie, że się nie da. Nie, musi się dać wrócić. Dopóki rodzice w domach nie będą uczyć szacunku do innych, do ich pracy, do wiedzy, żaden system edukacji się nie sprawdzi. Mówi Bartosz. Filip, w menu głównym pokazują ci tylko zadania poboczne. Główne się nie pokazują, widać na mapie w postaci czterech romów. Okej. Okay. Okej. Okay. Rozumiem. Witaj, Anubisie. No ale chciałem tylko powiedzieć, że mój bal maturalny, czy studniówka, to jest jedno i to samo chyba, nie? Był bardzo spoko. Bardzo się dobrze bawiłem. Rzekłem.
nie podoba mi się do końca ten pod. W sensie i tak bardzo obrywam. No ale w sumie mogę walczyć i ładować to, więc nie powinno być problemu. To ten klasyczny problem niezrozumienia, jak zarządzać instytucjami. Przez analogię, wysyła się pracowników na szkolenie radzenia sobie ze stresem, a ignoruje się dwa fakty. Stres jest, to po pierwsze, normalną reakcją na stresujące środowisko. By lepiej radzili sobie ze stresem, należy zmienić środowisko na mniej stresujące. Dokładnie to samo jest w szkole. Goni się za błędy nauczycieli. Przepraszam. Czytałem. Ciężko czytać i grać, ale staram się robić, co mogę. No to było jeszcze jakieś wejście na górę? Nie. Ja nie mam problemu z edukacją dziecka, bo moja i mojej partnerki córka nie jest w wieku szkolnym. Jeszcze. Czy jedzenie miałeś dobre na studniówce? Tak. Tak jakbyś mnie zapytał na szybko, czy miałem dobre jedzenie, to powiedziałbym tak. Ale czy pamiętam cokolwiek ze stołu? Nie. Kompletnie. Ale nie szkodzi. W ogóle mi to nie przeszkadza. W ogóle mi to nie przeszkadza. Nie, nie, no nie mogę, nie mogę z tym nowym podem. Znaczy, dla mnie to jest jakoś tak... Aha, to jest ten drugi pod. No to jeszcze lepiej. Jak skupiam się na tym podzie, jak o nim myślę, to bardzo ciężko jest mi walczyć. Masakrycznie. Ja pierdolę. To są jakieś w ogóle wysokopoziomowce. Co tu się nie nala? Rakiety są spoko, bo w sumie jak się wystrzeli i zapomni, po prostu trzymaj R1, nie myśl o tym. That's what she said. Czy pamiętasz napoje na studniówce? Tak. Nie było żadnego alkoholu, w sensie nikt nic nie przyniósł ze znajomych, ani nic. Nic nie piliśmy. Na trzeźwo się bawili. Ja pierdzielę. Dobra, zaczyna to działać. Nie, nie działa. Nie chcę mi się tam wracać. Czy ogrywałeś prywatnie Lies of P? Ogrywałem, ale porzuciłem. Dobra, muszę tam wrócić. Jak mi się teraz ta gra dłuży, naprawdę. Półtorej godziny, ja wiem, że było trochę off-topów, ale progres przez półtorej godziny jest równy zero. Dlatego, że biegam z miejsca na miejsce i okazuje się, że niepotrzebnie. Czy rozwaliłeś poloneza? Rozwaliłem, owszem. Ja nie poszedłem na studniówkę, bo przez pandemię nie czuję, że coś straciłem. Miałem bardzo fajnych...
Nie wiem, w ogóle miałem bardzo fajną klasę w liceum. Mieliśmy świetne relacje. Świetnie się ze sobą bawiliśmy. A zaraz. Ja nie myślę. A nie, dobrze, myślałem o właśnie studniówce, dobrze. Przez moment myślałem, że chodzi mi o gimnazjalny bal. Ale nie, chodzi mi o studniówkę. Dobrze ją pamiętam. Polecam zrobić fabułę, żeby mieć szybką podróż. Taki jest plan. W ogóle ja byłam na trzech studniówkach. Czy Nuno Gomez był na studniówce? Nie, ponieważ Gomez był w gimnazjum. Gomez właściwie. Ze mną i z Romkiem między innymi. Więc nie w liceum ze mną. W ogóle muszę zrobić jedną rzecz, bo dopiero teraz to zauważyłem. Dobra. Idź po ciało, tylko nie zgiń. Idę i staram się nie zginąć. Też miałem świetną klasę w ogólniaku. Imion połowy osób nigdy nie poznałem. No nie, u mnie naprawdę dobrze byliśmy zgranym. Oczywiście byliśmy podzieleni na jakieś tam grupy, no ale na Boga, znaczy... Chyba czwórka moich przyjaciół to są ludzie, z którymi byłem w liceum. No Kasper, z którym prowadziłem biznes. Marcin. Adaś, Mateusz, Michał, Adrian, to są ludzie, których uwielbiam, no. Dobra, moje ciałko. Where body? To nie jest moje ciało? Tak, to jest moje ciało. Straci wszystkie chipy. Ale teraz już mam te chipy ułożone tak, jak powinienem mieć, nie? Tak zakładam. Tak. Dobrze. Chociaż tyle. Fuck you! Dobra, w którą stronę się wychodziło z pustyni? Tu. Źle wspominam podstawówkę, gimnazjum i rok w technikum elektronicznym. Dopiero zmiana szkoły w liceum na liceum plastyczne dało mi poczucie przynależności i odpowiedniej wrażliwości. U mnie była muza z lat 80. Szczególnie dobrze wspominam jeden kawałek. Pet Shop Boys? Byłem odludkiem, się umęczyłem cholernie na studniówce. Nie chciałem w ogóle iść pod presją rodziców, nie wspominam tego jakoś za dobrze po latach. No tak, ale zobaczcie, bardzo wiele rzeczy, które mówicie a propos studniówki, jeżeli ją źle wspominacie, ona nie dotyczy, nie odbierzcie tego proszę niewłaściwie, ona nie dotyczy studniówki, ona nie dotyczy instytucji studniówki, ona dotyczy was. Zadanie. Cześć. Samolotny głupie zamawia mi pomocy. Widzisz obie badania nad poziomem ekscytacji androidów w walce. Potrzebuję zebrać dane bojowe. Okej. Okay. Here, follow me. No nie, nie, sorry, ale nie. Ja idę do głównego, sorry, dziewczyno. U mnie na studniówce lepiej zaprezentowali się uczniowie. Pełna kultura, za to niektórzy nauczyciele się najebali, że praktycznie ich wynosili. Thank you.
Tam na górze coś jest, to na pewno. Dobra. Idźmy do wioski. Porozmawiaj od razu z drugą panną w parku rozrywki, nim wrócisz do Jean-Paula. Ale zaraz, jak porozmawiać z drugą panną, kolego? Jak próbowałem porozmawiać z jedną panną i ona nie chciała ze mną porozmawiać. Więc jak pójdę teraz przez park rozrywki, to jest ogromna obawa, że będzie dokładnie tak samo. Ona też ze mną nie pogada. Póki nie dostarczę listu. Więc ja nie chcę iść do parku rozrywki, bo się za moment okaże, że znowu jest dokładnie identyczna sytuacja. Mylę się? Z jakiegoś powodu ta pierwsza też nie chciała ze mną porozmawiać, to druga. Nie wiem, w którą stronę. Tutaj to było. Fuck knows. Ta druga może też daje list? Nie wiem. No właśnie nie. Na razie trzeba iść z powrotem do wioski androidów, robotów. Nie wiem, gdzie to nawet było. Tam jest pustynia. Oh. Czy z robotem karate gadałeś już na dachu w mieście gdzieś? Nie, ale wiem, gdzie on jest. Dokładnie za mną. Widziałem go, ale nie wiedziałem, jak się tam dostać. Ale zrobimy to. Teraz. W którą stronę były androidki? Robotki. Było to takie ogrodzenie, które otworzyłem. Tu? Tu? Chyba tu. Tak, bo to był Jean-Paul. Więc idę chyba poprawnie. Tak. Podoba mi się, że ona przyspiesza. To bardzo ułatwia sprawę. Teraz w lewo. No i tam, do końca. Też jest przejście? Nie wiem. To jest chyba niewyeksplorowane miejsce. Nie, tak. Wydaje mi się, że dalej. Gdzieś, o, tam. Stamtąd przyszedłem. Dzik. Mogę go dosiąść? Be my friend. Be my friend! No to fuck you. Byłem na 3 studniówkach. 2 razy w szkole plastycznej. I jedna w muzycznej. Pozytywne szaleństwo, ale najbardziej niedopasowane osoby były osoby towarzyszące, szukające, jak się nawalić lub wdać w burdę. No, to po 2 godzinach streama jesteśmy w miejscu, w którym zaczynaliśmy bez żadnego progresu. Przynieśliście mi lepki olej! Anemona jest taka miła i wyrozumiała. Gdyby tylko wszystkie androidy i maszyny mogły żyć w takim pokoju, to się nigdy nie stanie.
Pewnie nie, ale doceniłbym, gdybyście pomogli też innym maszynom w tej wiosce. What's that noise? 2B, this is an emergency transmission from the bunker. We're reading a Goliath-class enemy inside the city ruins. And it looks like there are a ton of other machines there with it. All your high units should proceed and engage immediately. A Goliath? This was a trap. I knew it. I promise you, we were not aware of this information. I realize the odds of you believing me are strikingly low, but I hope you will nonetheless. We'll sort it out later. Let's go. To dobra. Pokaż mi mapę, gdzie mam iść. Którędy będzie najszybciej? Jest tu jakieś drugie zejście? To jest to jedno wyjście. No nic, chodźmy tędy. No to jest jeszcze jakieś inne miejsce. Ale tu się nic nie zrobi. Sejwowałem już, spokojnie. To jest ten fast travel? Szybkie bieganko? O. Mroczno się zrobiło. 2B, command is deploying new flight units for us. They just set the coordinates, so let's get going. On it. Czy grałeś Series sama? Tak. Nawet na premierę i potem dwójkę. Tak, tak, tak. Krzysztof namówił cię w końcu na Kleksa. Nie chcę iść na ten film. Tak szczerze mówiąc, były rozmowy o tym, żebyśmy zrobili dyskusję. Ale ostatecznie nie chcę iść na ten film, naprawdę. W sensie... Rozumiem, niektórzy mogliby iść, żeby mieć jakiś content hejterski nawet na to, ale... Nie wiem, jakby za bardzo cenię swój czas i... Nie wiem, nie chcę iść na ten film. The flight units should be on the... Irytuje mnie zawsze się pojawiający ten ekran, jak odzyskam przedmioty. Wow. Tutaj, wyżej, tak? A tam są te jednostki latające. Czyli jakby wracam, skąd przyszedłem na początku. Ja!
Są schody? Inne niż te, których teraz używam? Raz są, raz ich nie ma. Albo mi się zdaje. Aaaa! Displaying data on central wiring hub. Chyba jednak nie było schodów wszędzie. Czy mam iść dalej? Czy mam z nim walczyć teraz? Nie wiem, co się dzieje. Czasem naprawdę daje się we znaki interfejs w tej grze. Co ty strzelasz, chłopie? Let's get to those flight units while we can. Ta muzyka mi się nie podoba. Bardzo. Bardzo. To jest dla mnie kwintesencja tego, co rozumiem jako badziewny patos. Oj. Prawie jak gierka z automatu z lat 80. Ale niepotrzebne było celowanie, jeżeli mam automatyczne namierzanie. No, celowałem wtedy, kiedy potrzebuję. Naprawdę,
Napierdalanie 8 palcami naraz jest problematyczne. Wolę się skupić na tym, co najważniejsze, jak uniki. Darth Bigos, używam tej gałki. Naprawdę, używałem jej podczas hakowania, bo wtedy było to potrzebne do celowania. Teraz nie było to kompletnie potrzebne. Chciałbym dobrą grę w świecie Neon Genesis Evangelion. Dzisiaj YouTube odrzucił mi twój stream z Wieśka, tego pamiętnego ze złą wersją. Powiem ci, że obecny kolor włosów i brody bardziej do ciebie pasuje, byłam w szoku, jak zobaczyłam różnicę. Ludzie się starzeją, no co mogę powiedzieć. Witam, jestem świeżym widzem tutaj, masz bardzo ciekawy kanał z wyważoną opinią i coś, czego brakuje w obecnym YouTubie. Podoba mi się, będę zaglądał częściej. Bardzo ci dziękuję, Mario Mistrzu. My dziękujemy, bo to... Te opinie tworzą pozostali. Our intel team is hard at work attempting to analyze the source of the signal, but we're not there yet. We need more data. All your units are hereby ordered to prioritize data collection above all else. We can't let this chance slip through our fingers. Czy lubicie twórczość Zdzisława Beksińskiego? Nie ufam nikomu, kto mówi, że nie. But it seems to be underground. Like way underground. Guess we'll see once we get there. If we're lucky. You're not much for plans, are you, 2B? Teraz na przykład używam 17 palców. To jest jeden z tych momentów. Nigdy w żadnej grze nie używałem tylu przycisków jednocześnie. Naprawdę. Mój mózg się dopiero przyzwyczaja, że można to robić i pad się nie psuje. Albo że gra się nie psuje w ten sposób. Koniecznie kup teraz uzdrowienia. Tak. Tak. Nie, bo nie mam już żadnych. Dobra. Tu jest ten robot karate, czy jak go tam zwiecie, i zastanawiam się, w jaki sposób można się do niego dostać. Jak można by do niego doskoczyć? Spróbujmy. Ale raczej się nie uda. Nice. Już się cieszę, że tu dotarłem. Słuchajcie tej muzyki. O, kocham. O, gryzie. Mam, on cały czas nawija tymi łapkami. Nie tak źle. Wcale nie tak źle. Jestem wojowniczym mnichem, ojcem Servo i poszukuję oświeconej ścieżki do perfekcji w walce. Ojciec Servo? Ale niestety, tylko tyle ojciec Servo jest w stanie zdziałać sam. Może wasza dwójka chciałaby wesprzeć kamrata w jego duchowej podróży? Nie jestem przekonany, czy powinniśmy pomagać maszynie w treningu. Ale ja jestem. Nine, jesteś kurwa party pooper. Uspokój się wreszcie i baw się razem ze mną.
Ohoho, strach przed nieznanym zasnuwa twój umysł młodzieńczy. Właśnie. On nie lubi studniówek. Co będziemy z tego mieć? Ojciec Servo przekaże wam swoje sekretne techniki bojowe. Sam nie wiem, Tubi. To wygląda podejrzanie. Co myślisz? 9S. You're such a fucking bore. Niebiosa uśmiechnęły się dzisiaj do ojca Servo, więc rozpocznijmy z lekkim sparingiem. Wow, ojcze Servo, what the fuck? Jesteś... God damn! A, już nie mam czym się leczyć. Więc naprawdę muszę uważać na jego ataki. Myślę, że ojciec Servo zna jeden kombos. To jest krzyżyk, 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 krzyżyk. O, jeszcze mnie ojciec Servo załatwi. Muszę atakować go wtedy, kiedy przestaje się ruszać, albo atakować go od tyłu. Jak baba na walanie łapami kołowrotki. Starczy, ojciec Servo się poddaje. Nie wydaje mi się, żeby ten koleś był tak twardy, jak twierdzi. Cóż, przynajmniej było to miłe ćwiczenie. Miłe? Tak, cóż, dobrze dla was. A teraz, jako zapłatę za te lekcje, musicie przynieść ojcu Servo poskręcany drut. Co? Słuchaj, nie mówiłeś nic o... Walczyliśmy, tak? Nauczyliście się wielu rzeczy, tak? Więc to oczywiste, że spodziewam się wynagrodzenia. O Jezu, jak mi się podoba to. Ten koleś jest bezczelny. Powinniście dać radę znaleźć poskręcany drut od tych podobnych dinozaurów maszyn w okolicy. Przynieście mi go przed naszą kolejną walką, jeśli będziecie tacy mili. Przynieśliście przedmiot? Daj mu przedmiot. Ach, doskonale. Teraz możemy posunąć się do nowej formy treningu. Ojciec Servo zaakceptuje wasze wyzwanie, kiedy będziecie gotowi. Za opłatą oczywiście. Oczywiście. Mały trybik razy 3 atak wręcz. Mało uzdrowienie. No musiałbym kupić sobie chyba jednak... A nie, mam małe uzdrowienie. No to jedziemy! Aha, jeszcze nie można. Aktualnie przeprowadzę przygotowania, wróćcie później, dobra. Ojcze Servo. Ale jemu rośnie level z każdą walką. Jego ewolucja z każdą kolejną walką będzie bezbłędna, okej. Okay. Czy jesteś bardziej introwertykiem czy ekstrawertykiem? Ktoś kiedyś użył słowa ambiwertyk i bardzo mi się podoba i jest dość adekwatne. A ja używałem kiedyś takiego zwrotu, jak ktoś mnie o to zapytał, o właściwie terapeuta, że zależy jak wypadnie moneta. I naprawdę tak uważam, to zależy jak wypadnie moneta. Przypominasz mi mojego kolegę, podobnie jesteście. Ale z... niewydolności intelektualnej, czy z twarzy? Takie questy jak ten, który przed chwilą był, dla mnie czynią tę grę. W sensie, dla mnie to było po prostu wspaniałe. What is this? Analysis. It is a cave-in caused by the collapse of an open space underground. Why is there such a huge cavern beneath the city? Czy ja mam zejść tam, gdzie byłem przez przypadek na ostatnim streamie? Nie, to jest coś innego. Ale mam tam zejść. That's a weird looking enemy.
To, co jest pod tą ziemią, będzie rełobanie. Okej. Wow. Wow! Chyba faktycznie trzeba było kupić uzdrowienie. A mam też średnie uzdrowienie. Aj, kuźwa. Kurwa, nawet jak spamuje odskakiwanie. Tylko kule są wrażliwe. That's what I told her. Ale... Jak wy możecie mówić, że ja mam jakieś wyważone opinie, że ode mnie się można czegoś dowiedzieć, że ja mam ciekawe przemyślenia, że wyważone opinie, kurwa, jak wy możecie w ogóle takie rzeczy mówić? Czy wy mnie kiedyś posłuchaliście? Jak na przykład teraz? O! Oto co on rzekł, jak powiedział zły czarownik. O! Fakty! Podoba mi się taka chillowa gra. Dobra, jeden już jest bliski poprytnięcia. Dobra. Bezstresowe granie. Już prawda życiowa z gry. O, drugi zaraz zejdzie. Ale fakt faktem, ta gra naprawdę sprawiła, że gram inaczej, i to tak dosłownie gram inaczej, niż kiedykolwiek grałem w gry. Bo sposób, w jaki układam dłonie na padzie i sposób, w jaki myślę o konfiguracji klawiszy, jest czymś, czego nie praktykowałem nigdy wcześniej. Naprawdę, w sensie, jakbym... Kiedyś, jakbym zaczął się bawić padem, to bym próbował tak grać, ale potem bym stwierdził, nie, no to jest niepoprawne trzymanie pada i niepoprawne granie i niepoprawna konfiguracja. A ta gra naprawdę sprawia, że robisz rzeczy, których normalnie nie robisz w innych grach. Że na przykład trzymasz jeden przycisk cały czas i wciskasz drugi i gra się, jak już mówiłem to wcześniej, i gra się nie psuje, ani pad się nie psuje. Tylko to wszystko, wiecie, bo bardzo... Kurwa, tylko bardzo... Kurwa. Bardzo często w grach, na przykład, jeden przycisk anuluje drugi. Czy jedna akcja anuluje inną akcję, a tutaj nie. Tutaj możesz zrobić dosłownie... Dobra, może tylko atak specjalny poda nie współgra z atakiem normalnym, ale tak, to normalnie możesz auto namierzać, odskakiwać, to są rzeczy, które możesz zrobić jednocześnie. Auto namierzasz, strzelasz z poda, unikasz i wykonujesz cios i jeszcze kierunkowo się poruszasz i jeszcze skaczesz. To są wszystkie rzeczy, które możesz zrobić i układ mniej więcej wygląda wtedy tak. Wciskasz ten przycisk, trzymasz ten przycisk, meszujesz ten przycisk, uderzasz ten przycisk i trzymasz gałkę. Tak mniej więcej to wygląda. No. Autoleczenie plus 2, chip podniosłeś. No a zobaczmy, ile ja w ogóle mam miejsca. Bardzo mało. Bardzo by się w ogóle przydało, żeby zacząć łączyć ze sobą te chipy.
Ale to chyba u kogoś muszę je robić. Nie mogę ich robić tak od sobie, nie? No i on zajmuje 12 slotów. To ja na R1 środkowy palec i R2 podserdeczny wskazujący ogarnę trójkąt kółko. Ja nie wiem, o czym ty mówisz do mnie. Mario Mistrz. Wyjaśniłem rzeczy czysto fabularne, timeline przeszłości poszczególnych postaci. A propos... W obozie łączysz chipy. Okej. Okay. Dzięki, Exile. Pytanko jednocześnie Horizon Forbidden West, ale nie o fabułę, ani o rozgrywkę. Jak ci się podoba ścieżka dźwiękowa? Dla mnie jedna z najlepszych, jakie słyszałem w grach. Wiesz co? Coraz bardziej zwracam na nią uwagę. Bardzo mi się podoba. Nie wybija mi się tak jak na przykład w Nier, gdzie uważam, że ta ścieżka muzyczna jest fenomenalna. Ale zaczynam coraz bardziej zachwycać się nią. Natomiast troszeczkę mnie Forbidden West zaczyna denerwować, bo są niektóre walki, które są po prostu przegięte. No, że jakby ja naprawdę nie wiem, co ja tam mam jeszcze zrobić, żeby sobie poradzić. I gdzie... Forbidden West jest tak, że ja z Gromoszczękiem, czyli jedną z najpotężniejszych istot w tym świecie, która jest takim tyranozaurem, tylko że mechanicznym i tylko takim, że która wypuszcza dwa drony ze swoich pleców, które strzelają w ciebie rakietami i która z pyska strzela w ciebie laserem i ogonem jest w stanie cię zmieść z planszy forever, to ja z Gromoszczękiem walczyłem 17 minut. Ja to mierzyłem. 17 minut walczyłem z Gromoszczękiem. I przeżyłem tylko dlatego, że był wielki głaz, za którym się ukrywałem i on był za głupi, próbował tam, obchodził mnie. I ja z tego głaza się wychylałem, strzelałem w niego, odpierdalałem mu kolejne elementy mechaniczne i komponenty i chowałem się z powrotem za głaz. Ale już na przykład, nie wiem, jakiś krabołaz się nazywa, czy krabo coś tam, potężny, który ma pole siłowe. I ja po prostu, ja wszystkie surowce zużyłem w trakcie tej walki i dwa razy ją powtarzałem, bo nie byłem w stanie. Ja nie wiem. Gromoszczęk jest piękny, jego można na tyle sposobów pokonać. Nawet jedną strzałą, jeśli odsłonimy serce. To jest ciekawe. Właśnie ciężko jest odsłonić to serce, ale... Mechaniczny tyranozaur. Zajechało Transformers, a ten zawsze czeka na moment, kiedy będzie mógł powiedzieć Transformers, no? To skoro ktoś pytał Beksińskiego, co powiesz o Wojciechu Siódmaku? Częstochowianin. Fantastyczny. Fantastyczny artysta. Off-topowe pytanie. Czy lubisz gierki typu roguelike light, jak Hades, Darkest Dungeon czy Dead Cells? Tak, ale mam w nich jeszcze małe doświadczenie i to się będzie zmieniało. Mam już okładki do Hadesa zrobione do streamów i możecie być zaskoczeni, kiedy się pojawi Hades. You shall be surprised. Pisam o tym, że Nier, mimo przejścia gry, to jest bardzo oszczędne w opowiadaniu historii świata postaci. Osobiście wyjaśniłem sobie fabułę z czatem GPT, zadając setki pytań. To jest interesujące. Ktoś już dzisiaj mówił, że Drakensang jest grą powiązaną z Nier Automata i mój przyjaciel Marcin też mi mówił, że Drakensang jest z tym powiązany, więc nawet w Drakensanga trzeba by zagrać, nie mówiąc już o Nier Replika, które to Nier Replika różni się od... O, wreszcie dotarliśmy tutaj. Od wersji tej pod tytułem, którego nie da się wymówić i wersji oryginalnej z Drakengard. Drakensang też brzmi fajnie. A kto z was czeka na Dragon Dogma 2? Bo ja nie. Taka ciekawostka, Dragon Dogma wyszło niemalże wtedy, kiedy wyszło Dark Souls w 2011 roku. I nie słyszałem zbyt dobrych opinii o tej grze. Ja też nie. Gestalt. O, Gestalt to jest chyba ta wersja oryginalna, nie? Czy się mylę? Drakenrank to inna gra, ale faktycznie jest taka, ale... aha, Drakensang to inna gra. Ja bym chciał w jeden zagrać. A propos Drakengard, Discord! Dobrze, jak pójdę do toalety i pójdę po wodę, to wezmę smartfona, otworzę Discorda i przekonamy się, co też upichciłeś. Słowo. A wiesz, że ja dotrzymuję słowa. Zawsze. No chyba, że chodzi o eseje o Bojacku, tak? No to...
No, jeden wyjątek. Janie Pawle, Janie Pawle, prowadź mnie. Wow, co się dzieje? Czasem kamera wariuje w tej grze. Albo brakuje ci palców, żeby nią sterować. Dosłownie. Czasem brakuje palców do tego, żeby ustawić kamerę tam, gdzie chcesz ją ustawić. Podczas walki w szczególności. Sztabka Tytanitu. To się przyda, żeby robić upgrade'y w Majuli. Czy oglądałeś Game Awards i występ zespołu na żywo z Alana Wake'a 2? Oglądałem. Podobało mi się, chociaż z playbacku wszystko było. Nie wszystko, przepraszam. Tam ci grali normalnie, tylko ten aktor, Mike, zapomniałem, jak się nazywa, ten, który gra Alana głos i ten drugi, czarnoskóry, on jest świetny, Warlin Dor, to oni śpiewali z playbacku. Mini playback show. Znacie to pojęcie, kurwa? Mini playback show? Mini playback show, poczekajcie, muszę to wpisać w Google i zobaczyć, co wyskoczy. Poczekajcie. Mini playback show. Program z 1997. Edyta Górniak w mini playback show. TVN Belka reklamy zapowiedź mini playback show. Maszka w mini playback show. 21 mini playback show w Jaworznie. Tak wyglądała moja studniówka. ...ością i że dzieciaki chcą w nim brać udział. Czy obrady jurorów były bardzo burzliwe? No, fajne. Ale aktor grający Alana Wake'a miał podkładany głos, to ja mówię o tym właśnie podkładanym. A tamten, który grał ciałem, tańczył. To były Spice, owszem. Pamiętam, Cygan prowadził. Tak. Ten główny wokalista śpiewał na żywo, tak. Cały zespół grał na żywo, tylko tamtych dwóch, którzy mieli swoje partie. Śpiewało z mini playback show. Maszyna do oklasków. Ja muszę zamontować sobie taką maszynę do oklasków na streamie. Czy to są ci obcy? Faktycznie. Czy ja? Destroyed alien motherships. Welcome to the graveyard of our creators. Po pierwsze, I respect that. You cannot go any gayer than this. Jakby, jeżeli ludzie, którzy grali, chcę wiedzieć, chciałbym wiedzieć i chciałbym wierzyć, że są ludzie, którzy obejrzeli trzeci odcinek The Last of Us serialu i powiedzieli: gejoza, gejoza się nie doglądać. Po czym odpalałem Nier Automata, mówią: this my shit! This is my shit! Dokładnie w tym momencie. Mam nadzieję, że to będzie dance-off. Będziemy tańczyć. You, to be. Look out! My name is Adam. The aliens you see. Och, jak fajnie, że przerwałem mu, odzyskując pozostałości. They were wiped out centuries ago. By us, the machines. Wiped out? And who knows? Perhaps we'll wipe out the androids next. Machines are weapons capable of evolution. We can grow. We can become. Kurwa, jaka wjechała muza! Jakbym słuchał muzyki z Mortal Kombat 95. Ja pierdolę, jakie dobre! Aware, eventually, kurwa, Eurodance. Fuck yes! Szkoda, że nie mam apteczek. Ale przejebę w tej walce, ale przejebę. You destroyed your own creators? Oh, there's no need to fret about them. They were simple, infantile. Almost like plants, I guess I'd say. They have no value to us. But the humans on the moon? Now they are interesting. Why them? Because they
are an enigma. They... It's fascinating, don't you think? Mówiłem. Ale ciężko, ciężko w takim razie, bo ja nie mam żadnych apteczek. No i kurwa, nie skończył monologu, bo mu umarłem. Ale to niedobrze. Odczytaj, idź do obozu, porób pamięć. A, to jest inaczej. Czy ja dobrze rozumiem? No kurwa, to będzie w nieskończoność. Umieranie. Chyba, że faktycznie cofnę się. Najgorzej, jak gadasz do kogoś, a on umiera. No miałem kupić uzdrowienia, to prawda. Dawać mi muzę, kurwa. Come on, gay boys. Let's play. You. Hey. Can I kill him yet? Relax, Eve. We're still negotiating here. Fine. My name is Adam. Może nie ma sensu walczyć z nimi. The aliens you seek are no longer here. They were wiped out centuries ago by us, the machines. Wiped out? And who knows? Perhaps we'll wipe out the androids next. Machines are weapons capable of evolution. We can grow. We can become aware. Eventually, dobra, the intelligence within our network began to surpass that of our creators. You'd probably to jest Tekken teraz. How quickly it happened. Totalnie Tekken. You destroyed your own creators? Bo ich nie załatwię, ale muszę z nimi powalczyć wystarczająco długo, żeby gadali. Almost like plants, I guess you'd say. They held no value to us. But the humans on the moon, now they are interesting. Why them? Because they are an enigma. They killed uncountable numbers of their own. Dobra, jedna rzecz mi kurwa wkurwia. Jak mam walczyć i jednocześnie słuchać tego, co ma do powiedzenia? Nie nadążam. Jakbyśmy grali po japońsku, nie byłoby szans, żebym kurwa zrozumiał, co on mówi. Oh. No, jest Krzysztof. Dobry wieczór! Ej, czy to nie jest znamienne, że przychodzi Krzysztof, i przychodzi w momencie, w którym ja Krzysztofie, dokładnie w momencie, w którym kurwa narzekam na grę, że mam walczyć i słuchać jednocześnie i nie wiem, co się dzieje? No, Krzysztof, dokładnie to samo. It's fascinating, don't you think? No, I don't. What could possibly drive such behavior? We have dedicated ourselves to unraveling. Dobra, może ja nie będę, może będę po prostu unikał i cały czas meszował. And now we will allow you to assist us. Ah. You were made in their image, after all. Assist you with what? It's simple. O co chodzi z tymi wydać people? The humans on the moon and bring them to us. Co? We will then dissect and analyze them. To jest ten pierwszy moment, kiedy uważam tę grę za niezwykle infantylną. Surely you see the attraction in this. Are you insane? Nie przeżyję. We'd never do that. Can you believe this, 2B? This guy's bonkers. Well, I suppose this concludes negotiations. The only remaining option is to destroy you. Poczekajcie, podniosę ciało w trakcie jego monologu. Ja nie mam chipów! Mother of fuck, to było moje ciało. O. Time grows short. This year, this is czas rośnie krótki. As for your beloved humans, I guess we'll see, won't we? They're gone. Miałem, znaczy, ja nie wiem, Berlin 96, ulice, Marsz Równości, to te sprawy. The aliens were already dead. Yeah. We better get back to the bunker. Za chwilę będzie szybka podróż, to dobrze. Tok, 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 klik, klak, 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 klak. Krzysztof, rozmawialiśmy pod twoją nieobecność. Możesz dołączyć do nas do rozmowy o studniówkach i balach maturalnych i co z nich zapamiętaliśmy. Jak było na tych imprezach. I najlepsza historia do tej pory.
To był bal maturalny, na którym trzeba było wynosić WF Jarza. Tubi, this is operator 60. We now have an operational transporter in the city ruins. We're attempting to deploy them at other points as well. About time we had access to those. Nic nie widzę. Care to fill me in? Transporters? They let you transfer your consciousness to a temporary body back in the bunker. I heard some tech guys talking about it a while ago, but I didn't know they'd finally got it working. Fajnie jakby był czeski dubbing w tej grze. Fajnie jakby był czeski dubbing w każdej grze. A to a propos kamery, właśnie tego co powiedziałem, że nie da się jednocześnie sterować kamerą. Znaczy da się, ale palców ci brakuje. Is what she said. To jest właśnie ten moment, który teraz miał miejsce. Czy to jest ta jaskinia, w której ja się przypadkiem znalazłem ostatnio? Psując grę? Chyba tak. Nie? Tak mi się wydaje. Nie, to inna. Okej. U mnie WF-iarz i matematyczka zniknęli na dłuższy czas w damskiej toalecie XD. Lo. Może omawiali, jak zatańczyć poloneza. Które z której strony będzie szło? O, to jak... Ona się tu zna... Ona miała questa ze mną No dobra, okej. Hey, how's it hanging? How's it hanging? Your commander told me to build a new access point, so here you go. Oh, and I got the stupid transporter up and running too. Thank you. Ćwiczyli linię równolegle. I've known the commander for a while now. She sure is good at pawning work off on people. Rozwiązywali całki. Give her some lip for me. Ej, mam zabawę. Mamy zabawę, kochani. Zabawa, prosta zabawa. Prosta zabawa. Co WF-ista i matematyczka, dobrze mówię, czy WF... Dobrze mówię, WF-ista i matematyczka robili razem w toalecie. You go. Rozwiązywali całki. Ćwiczyli linie równolegle. Krzysztof mówi, znam te kurwie drzwi. Jeżeli kiedyś będziecie szukali hasła na Wikipedii, wpiszcie niesprowokowany. Będziecie mieli tam ilustrację Krzysztofa M. Maja. Unprovoked. The unprovoked one. To jest angielska wersja tego hasła. Niesprowokowan pod Poncjuszem Piłatem. Jarali jointa, grali w ping-ponga, liczyli punkty. Liczyli pola trójkąta, ćwiczenie na trapezie Jerzer Lenwaldu. On pokazywał jej dwutak, a ona liczyła na coś więcej. O, mic drop, to jest dobre. So this has a transporter now, pod pączkiem Piłatem. Transporters are pretty handy. They're way faster than flight units when it comes to traveling between Earth and the bunker. Flight units also leave us open to attack, and they're expensive to operate too. O Jezu, drabina jak z Bloodborne. Zawsze mnie zastanawiało, czemu się mówi umęczon. Jak to było? Umęczon pod Poncjuszem. Co następuje przed umęczon? Umęczon i ukrzyżowan. Ukrzyżowan. Umęczon i ukrzyżowan pod Poncjuszem Piłatem. Były ćwiczenia na koniu. Ktoś dostał pałę z przedmiotu. Skok przez kozła lub trygonometria i kąty rozwarte. Kąty rozwarte. Wyznaczali średnicę walca. Masz już fast travel. Właśnie widziałem, ale chcę jeszcze zobaczyć tutaj, co tu jest. O, proszę bardzo. Kolejna skrzynia, której nie otworzę. Because why the fuck not? Czy Krzysztof wczoraj na streamie Czy Krzysztof wczoraj na streamie odkłył sekwet Anor Londo i Gwendolina? I czy walczył z Gwendolinem? Którego ja regularnie misgenderuję i który urodził się po to, żeby go misgenderować? Chodźmy do ruchu oporu. Tak. No to dobrze. Pindus zginął.
Pindusina. Nie no, dobrze, on dobrze, Krzysztof właśnie nie zmisgenderował. Ale to jest jedna z najlepszych walk w grze w ogóle. To jest niesamowite, bo ja walczyłem z Gwendolinem dopiero wtedy, kiedy... Jaka muzyczka do Dark Souls opowiadania, o. Ja walczyłem z nim dopiero za drugą rozgrywką, czyli właśnie na streamach. I byłem zachwycony. Byłem absolutnie zachwycony tą walką. Właśnie tym nieskończonym korytarzem i tym, że trzeba dobry timing mieć, żeby ukrywać się przed jego strzałami. No, bardzo dobra walka. Dobre zaimki, mówi Zwyczarownik. Zwyczarownik, jak już mówiłem, zwrócił mi uwagę, że zmisgenderowałem Gwendolyn w naszym nowym materiale, po czym powiedziałem fuck it i nagrałem jeszcze raz całość. Ja z nim walczyłem dopiero na New Game Plus. A druga rzecz, która się stała wtedy podczas tego streama, to jest to, że Priscilla. Zabiłem jeszcze Priscillę. Ze smoczym ogonem. Przed Krzysztofem jeszcze jest malowany świat Ariamis. Painted World of Ariamis. Jedna z moich ulubionych lokacji. Nieskończona droga od żabki do domu. WF-ista prezentował kulę, a ona mierzyła. To też pasuje do dzisiejszych wątków. Odkłuł sekwet. Piłac z żywotu Briana wszedł za mocno. Ach, ta muzyka delikatna. Zobaczcie, tu jest niespodzianka, której nie mogę otworzyć. Dobra, chciałbym sobie zwiększyć pamięć. Kto mi zwiększał pamięć? Ta pani mi zwiększała pamięć. Poproszę o większą pamięć. Mogę ulepszyć poda też. Co? Nie mam pieniędzy? Mam masę pieniędzy. Aha, bo brakuje mi na przykład czystej wody i tak dalej. Sprzedane. Ale to nie jest sprzedane. Kupujemy. Tak. Już na nic mnie nie stać. Ta muzyka jest smutna i jest mi przykro. Czy widzieliście, widzę napisem a propos... Nie, ale z ciekawości sprawdzę. Moja matematyczka zamyka się z jednym nauczycielem w kantorku w czasie przerwy, a na zajęciach śmiała się do telefonu. Ja myślę, że ćwiczyli trzecią zasadę dynamiki Newtona, termodynamiki Newtona. A może to jest... Nie. Zasada... Nie, dobrze, chyba zasada dynamiki Newtona. Anyway. Połącz. Spróbujmy połączyć te rzeczy. Połączmy na przykład falę uderzeniową z falą uderzeniową i zobaczmy, co się stanie. Połączmy punkty życia z punktami życia. Co się stało? To był najbardziej nintendowy dźwięk, jaki w życiu słyszałem. W sensie, ja na moment, kurwa, zmieniłem się w księżniczkę Peach, kiedy usłyszałem ten dźwięk. Ataki krytyczne bym sobie zmariażował. Widzieliście, jak się na moment zmieniłem w księżniczkę Peach? Księżniczka Peach. Teraz dopiero zdałem sobie sprawę, jak to śmiesznie brzmi. Księżniczka Peach. Kama Greenberg, dziękuję za wsparcie. Dobry wieczór wszystkim, Filipie. Jojczyłam już u Krzysztofa, teraz pojojczę u ciebie. Zagrajcie z Krzysztofem w coś razem, proszę, proszę, proszę. Pomyślimy o czymś razem. Pomyślimy. Chętnie bym zagrał z Krzysztofem w jakiś co-op. Naprawdę. Na przykład Mario Kart. Dobra, zobaczmy, co teraz z tymi... Czy ja mam na nie miejsce w ogóle? Czy one wskoczyły same? Nie, oczywiście, że nie, bo dlaczego miałyby? Nawigacja przez ten interfejs jest bólem. Chciałem, żebyście wiedzieli, że boli. Ale nie boli tak bardzo, jak niewystarczająca ilość miejsca. Ale teraz już powinienem mieć. Fala uderzeniowa. Maksymalne punkty życia. Pięknie! Pięknie! Autoleczenie. Nie zmieści się. Zasięg uniku. Nie zmieści się. Nic się nie zmieści, bo mam jeszcze 4 wolne pola. I generalnie... Ale ja muszę usunąć jedną rzecz. Usunę jeden chip. Falę uderzeniową usunę.
To przesunę elegancko wyżej, co do piksela. I teraz, uwaga, zainstaluję prędkość poruszania się, bo ona jest bardzo ważna. I o, siedzi i jeszcze mam jeden slot wolny. Good times. A swoją drogą, czy ja wszystko, co mam zainstalowane, to jest potrzebne? Na przykład, czy ja muszę widzieć swoje punkty życia? Naprawdę? Albo... czy ja muszę oglądać, nie wiem, cele? Tak jak Wąsik i Kamiński? Tylko pamiętajcie, że gra nie może być napada. Zaznacz, no, to Tekken nam odpada. Chociaż boję się, że byś złoił dupę w Tekkena nawet. Bez pada, to jest najsmutniejsze. It takes two albo way out. No, do pomyślenia. Możesz cały UI wywalić. Ale serio? Nie. Dobra, miałem kupić jeszcze żyćko. A kto sprzedaje żyćko? Handlarz zaopatrzenia. On mi może sprzedawać żyćko. Mamy tu dużo dobrego... O. Bardzo dobrze. Mamy. To jest jak z kryształami w Majuli. Proszę, powiedzcie Krzysztofowi, bo ja dzisiaj pisałem z Krzysztofem. Powiedzcie Krzysztofowi, że nie warto grać w Dark Souls 2. I'm just putting it out there. Ja to tylko tam stawiam. Zagrajcie w Cuphead. W ogóle można zmodować tak grę, żeby była inną grą. To jest jakieś rozwiązanie. Ale którą? Tą? Tą? Nir czy jakąś inną? Dobra, idźmy poza... Czy to zadanie jest robione tutaj? Chyba tak. Czy coś jest nie tak? Jesteście z... Aha, dobra, to już było. O nie, coś innego teraz mi pokazało. Co to? Co ja oglądam? Widzę, że jesteście zajęci, ale śmieję. Pomóż jej odzyskać wspomnienia. O Boże, nie, bo to dużo backtrackingu będzie. Nie chcę. Ale zobaczmy, bo tutaj jest jakieś zadanie. These places look familiar. One looks like the amusement park. One looks like the desert. And one looks like the forest. Let's keep our eyes open next time we're in any of those areas. Lubię, kiedy ta gra się zmienia w 2D, tak... Niesprowokowana. Jesteś bardzo radykalny. Czy aż tak bardzo nie podobał się Dark Souls 2? Nie wiem. Jeszcze jestem w trakcie gry. Przekonamy się po ostatnim streamie. Może zmienię zdanie. Wow, tu jest jeszcze dużo. Co tu się dzieje? Wzrusza mnie ta muzyka. A jeszcze bardziej wzruszają mnie skrzynki, których nie mogę otworzyć. Czy ja naprawdę będę z nim tak biegł przez cały czas? Bro. Proszę cię. No bo ludzie zawsze mówią o modach, a modowanie nie jest odpowiedzią na to, że ktoś zjebał projekt gry. To jest najbardziej Krzysztofowa rzecz, jaką można powiedzieć na świecie. To znaczy jest to odpowiedź, ale nie jest usprawiedliwienie fuck-upu designerów. Dlaczego nie mogę przestać o tym myśleć? Set Krzysztof. Przestać myśleć o czym? O minimapie. Kim jesteście? Jesteśmy z Jorchy. Anemona kazała nam się tu rozgościć. Racja. Więc o czym nie możesz przestać myśleć? Och, to tylko jedna z moich przyjaciółek ma to pudełko, które gra muzykę, jeśli je otworzysz. I nie mogę wyrzucić z głowy tej przeklętej melodii. Jest taka piękna, nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszałem. I co gorsza, pamiętam tylko pierwszą część tej piosenki. Zaraz oszaleję. Chciałbym, żeby wróciła do obozu, żeby mogła znowu słyszeć tę cholerną rzecz. Idź poszukać zaginionego przedmiotu. Pozytywka. Dobrze. Czy można otworzyć to? Nie można otworzyć tego, bo nie. Elevator music. Olewałeś. W Terrarię pograjcie. Pixelartowa gra zręcznościowa, a nawet jakieś elementy logiczne się znajdą. Krzysztof będzie świetnie bawił się. Ach, ten voice acting, jak to dobrze, że twórcy go dodali. Oh, wait. Jaki voice acting? Nie rozumiem. Nie, no mam ochotę pocisnąć
jakieś konkretne rzeczy. Jakieś konkretne, na przykład z karateką chciałbym znowu walczyć. Co się dzieje? Tu coś jest. Tu coś jest, na pustyni, tu coś jest. Park rozrywki. O, dobrze, że teraz mi pokazuje mniej więcej, gdzie są te questowe rzeczy. I ruiny miasta, jaskinia. Dobra, zadania. Aktywne. Boże. Czy ja teraz je włączam, czy ja je wyłączam? Co ja robię? Czy one wszystkie są włączone? Czy ja mogę iść do tych lasek od Jeana Paula? Spróbujmy. Do bunkra leć. Musisz do bunkra wrócić. Do bunkra. Okej. Okay. Mi smutno, jak słucham tej muzyki. I dlatego kończę streama na dzisiaj. Dobranoc. Jedną rzecz bardzo szanuję, że jesteśmy w miejscu, gdzie są komputery i zaawansowana technologia i w związku z tym słyszymy w tle bip, bop, bop, bip, 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 bop, bop. Słuchajcie się. To znaczy, że to jest zaawansowana technologia. Our report on the events surrounding the alien wreckage. Then they were dead this whole time. The Council of Humanity needs time to formulate a plan. Until then, this information must be kept confidential. Speak of it to no one. Of course, your next mission is to gather additional intel on the individual known as Pascal. You mean that freaky machine we ran into? A freaky machine? Comes directly from the Council. Knowledge of such unique individuals is essential for the success of future missions. Understood. Felicia zapytała Denzig, hot or not? A ja słucham Denziga, ja lubię Denziga, nie lubię Misfits, ale lubię Denziga. Jego cudowny utwór Mother, który był zresztą w jednym z GTA. I Denzig był hot, on ma chyba z 1,42 m. Ale gościu ma takie muły, że on wygląda... Ten koleś, jakby Denzig, ja wam pokażę, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Denzig wygląda jak gość, który wciąż czeka na swoją powieść fantazy. Po prostu. Jakby dziwię się, że ludzie, którzy na niego patrzyli, słuchali jego muzyki, nie zrobili o nim żadnego fantazy. No bo on, no spójrzcie tego gościa. Jakby pan lodowego ogrodu, kurwa mać, no. No po prostu ten koleś jest... multiklasowcem. Fucking Denzig, no. Cudowny artysta. Cudowny gość. No, gość był dopakowany. Tu już mu trochę stycku zeszło. Ale... proszę bardzo. Ludzie mówili o nim, że to jest taki metalowy Elvis. No, gość był gość. I patrzcie na te... A w sumie już nie ma na co patrzeć. Denzig był gość. Co to? Neighborhood kids scatter after baseball accidentally smashes old man Denzig's window. To jest okładka roku. W sensie sztuka robienia dobrych miniatur. To jakby ja widzę tu wiele różnych historii i każda jest złota. Jakby, nie wiem, jestem w zachwycie, a w szczególności jestem zachwycony stylową Denziga. Nie starzeje się najlepiej, nie mówię o tym chłopcu, Denzig, ale ja tylko, ja wiem, ja nie powinienem tego robić, ale na Boga, proszę was, musicie, jeśli nie znacie. GTA. To jest Mother. Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words. What to hear, what to say, Mother. Mother. Polecam. Yeah.
Mówicie, zaraz po streamie. Uspokójcie się, za Denziga mi nie wysypie streama. Ludzie. Filip, demonetyzacja będzie, a potem będziesz płakał. Krzysztofie, ja ci... Wiesz co, kurwa? Ja ci odpowiem na to z Denzigiem w tle, żeby... Just to prove my fucking point. Pewien mądry człowiek powiedział mi kiedyś: nie interesuje mnie, ile zapłaci mi YouTube, póki mam społeczność, która mnie wspiera. To był Krzysztof Wumaj. I ja mówię to samo, nie obchodzi mnie, że mi demonetyzuje streamy na cholernym bez życia. Będę słuchał kurwa Denziga, będę robił tak, będę puszczał dobre kawałki, bo i tak zarobię 20 zł maksymalnie na niezdemonetyzowanym streamie. A mam fantastyczną społeczność ludzi, którzy rozdają prezenty, wysyłają super czaty i dla nich mogę puścić Denziga. Wanna bang hands with me? I can show you what it's like. Damn. Kurwa. Najważniejsze, żeby nie zdjęło streama, no. Dobry kawałek, dobry. Polecam. A jeszcze, przepraszam, bo jeszcze jeden kawałek chciałem wam ten Ziga polecić, ale to już tylko dosłownie na momencik. Under Her Black Wings. Jezu, jaki to jest sztosik, kochani. Her Black Wings. I tutaj, w tym utworze, śpiewa James Hetfield. Robi chórki. Bo przecież nie Lars Ulrich. O, nie było refrenu. Tylko kawałek. Znaczy, uszanujcie fakt, że to jest człowiek, który był bohaterem swojej własnej powieści fantazy, której nikt nigdy nie napisał. Spójrzcie na tego człowieka. Spójrzcie na jego wygląd, na jego sylwetkę, na jego prezencję. Spójrzcie na ten wiatr. Przecież to jest... Kurwa, wojna Rohirrimów. No coś pięknego, no. Coś pięknego. Swoją drogą, nie wiem, czy kojarzycie, Wojna Rohirrimów powstaje jako animacja. Krzysztof, dziękuję za wsparcie. A powerful Sith, you will become my young apprentice. Wrzucę wam ten kawałek, żeby się nie zmarnował, co? Bo jest zajebisty. O, jak ja lubię słuchać z wami muzy na streamach. Uwielbiam. Nawet zły czarownik mówi, tak, superowy to jest. Obejrzałem właśnie Spidermana Into i Across the Spider-Verse i kuźwa serio, to be continued, oby było warto czekać. Bulasek i wszyscy, mam dla was naprawdę złą informację. Jutro jest duży live z Julianem, z Grzegorzem, z Radkiem i przygotowałem dzisiaj dokument. Jest, nie wiem, z 40 pozycji premierowych, które chcemy omówić na 2024 rok. I napisał do mnie Julian i powiedział: wyrzuć Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Ja mówię, dlaczego? On powiedział, bo nie będzie miał już premiery w 2024. Będzie miał w 2025. I zadam to pytanie, zmienię się na moment w Krzysztofa. Ty, David, namawiasz mnie na przykład, żebym obejrzał Invincible. A ja zawsze wtedy mówię, drugi sezon, a ja mówię, nie będę kurwa oglądał sezonu, który wypuścił 4 odcinki i nie wiemy, kiedy ukażą się 4 kolejne. Nie wiemy. Sezon został urwany w połowie. I teraz ja i Krzysztof narzekaliśmy na zakończenie Spider-Man Across the Spider-Verse, które było cliffhangerem. I teraz wszyscy, którzy bronili tego zakończenia i tego cliffhangera, mówili, ale to dlatego, że zaraz wyjdzie część trzecia. Zaraz, czyli za 4, nie za 4, przepraszam, za 9 miesięcy bodajże. Bo miało się ukazać w kwietniu 2024. To teraz ja jestem naprawdę fanem tego filmu. Ja go umieściłem na drugim miejscu swoich ulubionych filmów zeszłego roku. Wiecie o tym, bo widzieliście. Jak w tym świetle ma się teraz ten cliffhanger, kiedy wiecie, że będziecie czekali na kontynuację więcej niż rok, może 2 lata?
No, coś tu jest nie tak. Znaczy, ja rozumiem, że chodzi o to, żeby ludzie nie umarli z przepracowania, bo były historie crunchu, tak jak przy chłopach. Były historie crunchu i niedofinansowania projektu w rozumieniu złych wynagrodzeń, złych warunków pracy. Ale, no kurde, no to trzeba było zrobić inne zakończenie. To trzeba było delikatniej zakończyć w takim razie tę poprzednią część. No. Filip bardzo często puszcza muzykę i inne rzeczy. Część live'ów mój YouTube zdjął i są niedostępne. Ale niczego nie żałujemy, więc zapraszamy. Nie, tylko jeden został zdjęty przez muzykę. Zaznaczę. Chyba w tym roku ma być Wojna Rohirrimów. Tak, w 2024. Ten Zig ma nieznośny głos, no niestety zupełnie nie moja bajka. A, tam nie znasz się. Denzig ma też swoje wydawnictwo komiksowe, pisał komiksy! Oczywiście, że Dark Fantasy pełne... Ej, nie wiedziałem tego, ale to ma sens! Czyli Denzig robił Dark Fantasy z nagimi laskami na pewno i smokami. Założę się. Poczekajcie, ja muszę zobaczyć, jakie Denzig robił okładki płyt. Poczekajcie. Denzig, album cover. Tak. Tak. No takie, tak. Tak. A aż pisze Denzig comic book. Comic book. Kurwa. Denzig przypakował. Goth. Ale dobre, to są takie... Takie w stylu heavy metal. To było not suitable for work, nie? Takie rzeczy trochę... Typowe dla power metalu. No chyba ja sobie robisz typowe dla power metalu. Nigdy nie grał power metalu, nigdy nie stał obok power metalu. Natomiast bardzo mi się podobał ten... ten jeden taki gejowski komiks, czy historię, którą ktoś kiedyś zrobił. Henry and Glenn Forever. To jest Henry Rollins, który był w kultowym Black Flag i Denzi, który był w kultowym Misfits. Do you really think it could last forever? Igloo Tornado. Ech. Good times, good times. O! Jaguar God. No to jest fantazy, którym do mnie mówisz. No to jest to, no to jest Glenn Danzig, no. To jest to. Muszę tu częściej wpadać, przestanę mieć wyrzuty sumienia, że nie kończę dość szybko gier przez dygresję. Uff, panie złoty. No kurwa. No to jest mój człowiek. No to jest mój człowiek w Bydgoszczy, no naprawdę. To satanika. Puch! Kocham. No nie no, talking about proportions. Narysujcie mi dobrze wyglądającą sylwetkę. No i to jest to, no to jest... Ja rozumiem, dlaczego komiks się nazywa God. To wygląda jak Hellboy, który dostał za dużą strzykawkę z teściem do dupy. W sensie chodzi mi o testosteron. I stwierdził, skoro mam cały zapas na zimę, to dlaczego nie zaaplikować za jednym strzałem? I to jest to. To jest to. Grzegorz Copywriter. O co chodzi z czekaniem na sezon anime? Sam nie oglądam, więc wydawało mi się zawsze, że są to produkcje łatwe w zarządzaniu. Nie ma aktorów strzelających fochy i tak dalej. O, a propos Attack on Titan. Mother Denzig jest związany z Mary Elizabeth Tipper Gore. O, tego nie wiedziałem. Mother, tell your children not to hold my hand. What? Dalej nie pamiętam. Pół wersu zapamiętałem. A kiedyś umiałem śpiewać ten utwór. Jakby ktoś mi pokazał ten komiks w ciemno, powiedziałbym Denzig. Czy ja coś jeszcze tutaj muszę robić, czy już po prostu wracam? Bardzo lubię jedną rzecz, zobaczcie. 9S jest entuzjastą skakania, zobaczcie. Patrzcie. Czemu nie skacze? Skacz. Skacz, 9S. Już nie ma sił. Dobra. To gdzie ja mam wrócić w takim razie? Tutaj. Pustynia, obóz, tak. Nie będę autodestrukcji, bo będą majtki na pewno. Podobnie jak Chuck Schuldiner z Death zatytułował płytę Scream Bloody Gore. Bloody Gore, tej samej pani. O, ale czy to oni wszyscy byli w niej zakochani, czy wszyscy ją hejtowali, bo to była, nie wiem, nauczycielka matmy. Chuck Schuldiner stworzył death metal swoim zespołem Death. Do wioski Pascale masz przy okazji do Jean Paula zajść. Might Comanta.
Dobra. Dobra, to chodźmy do wioski Pascala. Z Pascal Village. Wioska Pascala. Brodnickiego. South Park nie miał czego wyśmiewać, to zrobił 2-3 Pandemic Special podczas sezonu. Najgorzej jak Filip albo Krzysztof przerywają pyszny rant jakąś grą. Ha tfu! Dziękuję Kamo za miły komentarz i za wsparcie. Chodzi o słynną naklejkę Parental na płytach. Okej, czyli... Czy ona była, nie wiem... jakąś szefową komisji, która przyznawała to? Jezu, jak ja kocham tą muzykę, naprawdę. Chodźmy najpierw do Pascala, do Jean-Paula. Jest Jean-Paul. Oho, wy też przybyliście posłuchać mojego wykładu? Nie, dziękuję. Aha, rozumiem, czyli nic generalnie nie mogę zrobić z tym listem. Dobra. Trochę to idiotyczne, ale okej. Pascal Brodnicki. We need to talk. Of course. I'll help however I can. Kocham ten. To jest mój ulubiony utwór z całej gry jak na razie. Jest cudowny. Jest cudowny. I pasuje do gry Stray. Zapytaj Pascala o jego pacyfizm. Czemu zdecydowałeś się nie walczyć? Żyjemy od wielu setek lat. Traciliśmy niezliczonych przyjaciół raz za razem. Ale to nie strata przyjaciół mnie przeraża. To, co mnie przeraża, to to, że przyzwyczaiłem się do patrzenia, jak moi bliscy umierają. Dlatego uznałem, że mam dość. Zapytaj o kosmitów. Wiesz coś o kosmitach? O kosmitach? Mówisz o tych, którzy nas stworzyli? Przykro mi, niewiele jestem w stanie wam powiedzieć. Walczyliśmy przez wieki bez żadnej wiadomości od nich. Zgaduję, że fakt, że już nie wydają nam rozkazów, też jest powodem, dla którego skończyliśmy z walką. Zapytaj o inne maszyny. Pascal. Yes, Chippy? Aside from this village, are there any other machines that are cut off from the network? I suppose that unpleasant songstress you so kindly defeated in the amusement park wasn't part of the network. Szymonie, ten od walki z karateką też było cudowne. Tak przesadnie epicka muzyka. Forest Kingdom? Yes. It's a vast woodland area. Sorry, ale jeżeli okaże się, że są roboty, które wmówiły sobie, że są leśnymi elfami, to ta gra ma u mnie 11 na 10, ale nie sądzę, żeby tak było. Na razie brzmi jak elfy, all right. Na razie wszystkie boksy są zczekowane. Forest Kingdom sounds like something we should check out. Reshade, masz jakiś wrzucony na grafikę? Wygląda ta gra tak ostro, czysto i wyraziście u ciebie. To moja aura. Filipie, popytaj inne roboty w wiosce na dole. Dostaniesz zadanie z zaginioną siostrą do wykonania. Dobra. Zły czarowniku, a czy ty przyszedłeś? No, zakładam, że tak. Czy jest prawdopodobne, że my kiedyś zrobimy razem materiał o Nir? Szczęście do G, szczęście do gówna plus. Zbyt radosna maszyna. Próbuję wymyślić grę, w którą możemy zagrać z naszymi krótkimi nóżkami. To tak jak ja i Krzysztof, myśląc o koopie. Może po prostu zagrajmy w Berka? Powiedziała Dragomira. Tak, Berek nie jest zły, dodała Marshmallow Lama. Hej, popatrz na ten tors, leżał na ziemi. Jak wyglądam? Podekscytowana maszyna. Na dole wioski jest robotka z kokardką, która zgubiła siostrę. Jest bardzo fajna. Okej, szukam dalej. O, tutaj jest. Ojejku. Ale...
Tak samo chyba było w Stray. Pamiętacie tę grę z kotem, którą ja chętnie bym w ogóle jeszcze raz zagrał na streamach. Nie wiem czemu, ale jako że jest drugi kanał bez życia, to uważam, że wszystkie gry są zresetowane, które były na bez schematu i można w nie zagrać jeszcze raz. I tam też były właśnie roboty, które też na przykład malowały się i tak dalej. Była cała wioska robotów. Przepraszam, czy możesz mi pomóc? Muszę znaleźć moją młodszą siostrę. Zgubiła się. Zgódź się pomóc w poszukiwaniach. I to wszystko moja wina. Wygląda na to, że podsłuchała jak marudzę, że jedna z moich części odmawia posłuszeństwa. That's what I said to her. Wyruszyła więc na pustynię w poszukiwaniu zastępstwa. Minął już dzień i wciąż nie wróciła. Proszę, musicie mi pomóc. Zapłacę, ile tylko chcecie. Dobrze. Na beżetnie grałeś też Dark Souls 2. Wróżka, zębuszka, jak zawsze bez litości. Still, it's pretty funny to hear machines talk about siblings. Do you think she just means they were built at the same factory or something? Maybe. Jaki zostawiła komentarz taki dobry Wróżka Zębuszka pod wczorajszym streamem, że społeczność bez schematu zniesie każde cierpienie w Dark Souls 2. Każde cierpienie Filipa. Nie! Źle kliknąłem, no. Jak chcę z nim pogadać, to nie mogę. Jak nie chcę z nim pogadać, to simpuję. To nie ja! Ho. To może... Dragomira. Właśnie. Dobra. Tu jeszcze jakiś znacznik mamy. O, to jest ta maszyna z makijażem. Cześć, możemy zadać ci pytanie? Czy znasz może maszynę nazwaną Jean-Paul? Ja pierdolę. Czy wy wiecie, że wszystko, co się stało, jak rozumiem, wynika z tego? To, że nie mogłem porozmawiać z tymi kobietami na pustyni, z tą kobietą na pustyni, wynika stąd. Że nie zapisało się to, że rozmawiałem z tą jedną. I nie uruchomiło questa chyba. Chyba. Bo to już było. Miss Jean-Paul i tak dalej. Ona da ten list. No. Zobaczmy, czy możemy dać ten list. Nie, chyba nie możemy. A nie, może możemy. Jean-Paul, cześć. A, tak, rozumiem. Sny to wyidealizowane przez umysł wersja rzeczywistości. Jean-Paul, mamy dla ciebie przesyłkę. Ach, pokażcie mi ją natychmiast. Interesujące, list, czyż nie? Żeńska maszyna kazała nam ci to dostarczyć. Powiedziała, że może na tobie polegać i że wiesz praktycznie wszystko. A teraz, jeśli mogę, wierzycie, że egzystencja wyprzedza esencję? A czy to dotyczy listu? Nie. Dobrze, ale czy nie powinieneś odpowiedzieć na list? Czy zobowiązanym się jest odpowiadać na każde pytanie splunięte w twoją stronę? Jeśli tak uznajesz, to jaka była moc tego, kto nałożył mi to uciążliwe jarzmo? To strata czasu. Masz rację. Dobra, czyli trzeba zebrać pozostałe. A tu coś leży. Staraj się brać zadania. Może jakieś zrobisz po drodze lub przy okazji. Wiem, wiem. Biorę wszystkie. Czemu to mi wskazuje na dół? Czy jest taki znacznik, jakby to był jakiś quest? Zejdźmy na dół. Tu na platformie obok, jak gdyby. A może da się zejść? Tu jeszcze zobaczę. Nie. To jest wyjście z wioski. To co jest tam na dole? Tam jest jakaś postać. Bardzo mi się w ogóle podoba animacja wchodzenia i schodzenia. Dobra, tu nie ma drabiny nigdzie. Przecież ja dopiero co znalazłem tutaj ciało, no.
Może ta drabina. Czyli ta sama, co wcześniej. A no tak, bo to jest ta. Jak? Co Mistrz powiedział w moim liście? Powiedział tak właściwie, że nie jest wart odpowiedzi. Wiedziałam! Czyż nie jest najlepszy? Nigdy nie mam go dość. Co ty powiesz? Ej, bardzo mi się podobają. Znaczy, pisarstwo mi się na razie bardzo podoba w tej grze. Jest pomysłowe, jest niesztampowe, jest pełne humoru. Wciąż podtrzymuje tą niewinność, o której mówiłem. Jest niezwykła niewinność w tym. Dobra, idziemy teraz do maszyny losującej. I sprawdzimy, czy bez schematu przetrwa 2024. Kolejne ciało. No gdzie jest on? Park rozrywki, pole naftowe. Jakieś takie mało optymalne są te. To chodźmy do pustynia centrum. Separatorka? Pascal? Is that you? A nie, Pascal. 9S. Yes, it is me. Many apologies for the sudden transmission. I heard that you were searching for the missing child, yes? Well, if you would, please consider this a personal request from myself as well. Go find the child as quickly as you can. She's such a good little girl and so fond of her sister. She's probably somewhere around the desert at the moment. To chodźmy tutaj. She's likely to find the desert plate her sister needs. Got it. Thank you so much. Ona może być tam. Please be careful, all right? Dziwne jest tym, ale w sumie to ma sens ten system, że te przedmioty, które znajdowałem w danym miejscu, odnawiają się. Jak coś, ona jest w okolicy wejścia na blokowiska. Okej, okay, a na razie idę w miejsce, w którym mi pokazuje jeden znacznik. Ciekawostka na temat automaty. Pośladki 2B mają więcej wielokątów niż cała Ocarina of Time. Dokładnie 300 tysięcy, dlatego tak namawiam cię na autodestrukcję. Nie wiem, czy dobiegnę gdzieś. Aha. To jest jak pójście do bossa Dark Souls 2, którego wczoraj epicko pokonałem za pierwszym podejściem, po tym jak pękła mi broń. Mam wrażenie, że w ogóle się nie zbliżam i że tu jest niewidzialna ściana i nie dotrę tutaj i nie ma jak na razie. Bo nie przejdę przez tą burzę. Więc... Nie, zbliżam się czy się nie, nie zbliżam się? Nie zbliżę się. O! Patrzcie. To jest ze zdjęcia. Znalazłem. Co teraz? Hold on. This is one of the places in that resistance member's photographs. Better record the coordinates. Nice. Teraz podnieś trupa. I skonsumuj.
Cześć. Cześć. Podoba mi się taka. Tu można łowić ryby. Słyszę to za każdym razem, kiedy widzę chociaż kawałek wody. Jest jak? Między burzą trzeba nawigować. No już teraz się zorientowałem. To zupełnie jak Dark Souls 2. Najbardziej lubię to, że ona bardzo często surfuje na wydmie. Nie z wydmy, tylko na wydmę. Zabiję tą muchę. Znaczy ja już to mówię od 4 dni, ale... Naprawdę, ja nie wiem, czy ona się żywi. Pokażcie mi mapę. Dobra. Idziemy tutaj. Albo znacznik. Ogólnie warto robić sidequesty, gdyż niektóre z nich będą dostępne jedynie przy pierwszym przejściu, tak samo przy drugim przejściu. Będą nowe questy, których nie było za pierwszym razem. Warto teraz poszukać tego sekretnego miejsca, by potem nie wracać. To trwa już za długo, adoptuj tę muchę. Maskotka kanału. Wiecie, co jest fajne w tym drugim podzie, który mam, tym z rakietami? Że one się samo naprowadzają, te rakiety. To jest bardzo fajne, czyli nie trzeba przytrzymywać drugiego przycisku do autonamierzania, ono się samo namierza. Czaty, nadajmy muszce imię. Frania. Jeśli pójdziesz w odpowiednio w głąb pustyni między wiatrami, to dojdziesz do sekretnego creepy miejsca. Czaty, pomóżcie go poprowadzić. Nie wszystko naraz, w sensie możemy to zrobić, ale najpierw dziewczynka. Is that? Czy ty jesteś maszyną, która przyszła tutaj szukać części zapasowej? Kim jesteście? Twoja siostra nas poprosiła, byśmy cię poszukali. Poprosiła? Naprawdę? Naprawdę, to co powiesz na powrót do domu? Ła, tak bardzo się bałam. Ła. Right. Let's get her back to Pascal's village. Oh. How'd you get lost out here anyway? I was looking for my sister's part. But then I got scared. And I couldn't. Oh, come on. Krzysztof now. Mucha. Did you at least find what you needed? I'm sure she will. But I bet she'll be even happier to see you back home safe and sound. Oj, ona nie tupta za szybko. No. Trochę sobie pochodzimy. No one made the desert. A czy ja mogę z nią iść do punktu transportu szybkiego? This caused lasting changes in the soil, which means plants aren't able to. What's soil? It's dirt, ground, the stuff we're walking on. Wystarczy wyjść z pustyni. No dobra. O, zostawcie biedną dziewczynkę. Wow. Idziemy, dziewczynko. Oh my God.
A dlaczego ona idzie w inną stronę niż ja chciałbym iść? Chodź tutaj. Aha, czyli ja muszę iść tam, gdzie ona idzie. Changes in temperature and atmospheric pressure and huh. That's actually a hard question now that I think about it. Kind of deep, really. I mean, where does the wind blow from? What do you think, 2B? Don't know, don't care. Nier to jest gra, którą się bardzo dobrze ogląda, ale średnio się w nią gra. Nie zgodzę się. Wow. Dla mnie ten system walki jest dość przyjemny. Nie jest może bardzo złożony na razie, ale jest przyjemny. Sister, where art thou? Pogadamy przy drugim przejściu, czy dalej się przyjemnie gra. Okej. Okay. Well, machines can't really make children. Neither can androids, now that I think about it. Yeah, but how do you make them? 2B? Little help here? Huh? You're the chatty one. Czy będzie nam mówić Filipa na boss fighta tego bossa, ale to już jak podpakuje. Wow, it's getting late. Let's get you home already. Wee. Pretty badass. Całkiem zauduczepnie. W obcasach po pustyni. Jest. Dziękuję, marudna pani. Różowa kokarda. A czy to jest jakiś skrót dodatkowy? Czy to jest miejsce z... Nie, to jest to, z którego chodziłem na pustyni chyba. Więc po prostu to jest to zwykłe wyjście z pustyni. Dobre. Możesz założyć kokardę? Well, that was exhausting. A to bije. Yep. Too cute. No, bardzo mi się podoba. Ta robotka Jean-Paula po raz drugi? Tak. Wszystkiego dobrego w 2024. Jak zdrówko, pyta Marcin Król. Zdrówko bardzo dobrze, jak twoje? Mam ostatnio bardzo dobry humor. Nie umiem tego wyjaśnić, ale może to... Magia
Magia farmakologii. Jestem cały czas kurewsko głodny. Podręcznik techniczny. Dobra, idziemy do pani od Jean-Paula. I cały czas przed siebie stara się przebić. No ale mówiono, żeby jeszcze tam nie iść, póki nie zrobię questu z Emilem. Więc poczekajmy. Kawa i. Kawa i ciastko. Patrzcie na to. Ale bardzo przyjemnie się porusza w tej grze. W sensie naprawdę, nawet to chodzenie po pustyni jest fun. Szczególnie jak się ślizgasz, albo zeskakujesz z wysokości, albo bardzo szybko biegniesz. Dawno temu nie było przeglądu lodówki na streamku. A, bo wróciłem do pudełeczek. I pudełeczka robią robotę. Ale jestem głodny. Ja pierdziu. Oho. Witaj. Ach. Hem. Przybyliście tutaj z wioski mistrza Jean-Paula, prawda? Widzę to. Czuję na was jego zapach. Okej. Okay. To dziwne. Jean-Paul jest cudowny. Poszukuje nowej wiedzy z pasją prawie nieopisywalną. Podziwiam go jak nikogo innego. Masz problemy. A tobie najwyraźniej brakuje rozważnego oka. Zgaduję, że mężczyźni ciągle cię wykorzystują. Nie zupełnie. Ja po prostu biegam w krótkiej spódniczce i pokazuję wszystkim dupę. Znalazłem coś, czym mistrz Jean-Paul powinien się zainteresować. Proszę, zanieście mu to jak najprędzej. Skamieli na maszyny. Zrób sobie od razu quest Jean-Paula. W środku miasta będzie więcej akcji. Misja Pascala jest tam, gdzie było przejście, gdzie była przepaść z windą na początku gry. Okej. Okay. Pudełeczka walą w chuja z kaloryczności. Nie te, które ja mam od lat. I którymi zaraziłem Krzysztofa. Które zmieniły jego życie. Właśnie, gdzie jest ta druga? Kobieta w wiosce Pascala. Jedna w parku rozrywki. To chodźmy do parku rozrywki. Plac atrakcji. Patrzcie, jak mnie okłamali. Nie park rozrywki, tylko plac atrakcji. Jaka firma? Matchfit. Polecam też wrócić na arenę operę, skoro będziesz w parku rozrywki. Mam nadzieję, że będzie jeszcze dużo utworów dobrych w tej grze. Świetne są. Maszyna w przerwie. Czas na przerwę. Marząca maszyna. Cześć, znasz maszynę o imieniu Jean-Paul, która żyje w wiosce? Mistrz Jean-Paul jest tajemniczym dżentelmenem. Niektórzy nawet mogliby go nazwać go podejrzanym, ale przy tym jest tak ponętny. Podejrzany i ponętny? Dokładnie. I tak się składa, że mam prezent dla kogoś, do kogo pasuje taki opis. Dostarczycie mu to natychmiast, prawda? Nie pozwolę, żeby ta okropna dziewucha z pustyni ingerowała w naszą miłość. I've been thinking about something. What? Do you think this fellow is being a little too, I don't know, glorified? Dlaczego zostało to wypikane? Dlaczego wypikało jego imię? Było dziwne. A poza tym dalej tu się świeci lampka questu. Dlaczego?
Nie rozumiem. Świeci się, jakby cały czas było coś do zrobienia. Prośba zarządcy. Prośba zarządcy. W obozie ma ostatnio problemy osobiste, nie możesz się skupić na pracy. Znajdź pudełko, które gra muzykę. Okej. Okay. Oj. Backstreet Girl. All right. Is this the music box she was looking for? Man, this thing is all rusted over. Look, a corpse. You think the box belonged to her? Poor girl died a long time ago by the looks of it. Let's bring this back to her friend. Za bramą masz znajdźkę dokładnie. No tak, to już. Niedaleko parku rozrywki, idąc przez kanały, można znaleźć włócznie. To jest coś, co przeoczyłem ostatnim razem. Tu chyba zdjęcie jest do zrobienia. This place looks familiar. Oh right, it's from that woman's photograph. I'll be sure to get her the coordinates. Do opery. Dobrze. Half-Life. Bardzo fajny jest ten system znajdowania ciał innych graczy, wiecie? Bardzo mi się podoba. Strasznie dużo rzeczy znajduję przy... Tutaj miałem wejść, tak? Nie, jeszcze nie. Najpierw musisz zabrać Questa przy głównym wejściu. A, okej, okay, dobrze. Czyżby dzień nastał? Tu jest system... Nie, zaraz. Czy przed chwilą była noc? Czy mi się zdaje? Czy tu jest system zmiany? Nie. Nie. Cały czas jest tak. Pudełeczka to brak czasu na gotowanie, czy nieumiejętność gotowania? Dieta i chęć próbowania innych rzeczy. Witaj w parku rozrywki. Oto twoja kartka na pieczątki. Jeśli zbierzesz je wszystkie, wygrasz nagrodę. Pieczątki znajdziesz w tym parku rozrywki, przeszukaj go wzdłuż i wszerz. O to chodziło? To trochę tak brzmi jak nudny quest bardzo. Tylko 5 stówek z okładem brakuje do studia Ghibli. Ghibli na Patronite. To prawda. To prawda. Widziałem to dzisiaj. To jest prawda. Zachęcam wszystkich. O mój Boże. To jest prawda. Zbliżamy się. Ciekła maszyna. Odsuń się, dupku! My maszynę żyjemy, łapiesz? Powinniście umrzeć wszyscy. Pieczątka. Okej, okay. Ja się naprawdę zdaję na was. Znaczy, jak mówicie, zrób coś, to ja wiem, że ta społeczność nie wprowadzi mnie w błąd. Co najwyżej skaże na śmierć. Nakręcona,
maszyną. Jej, pieczątki, 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 pieczątki! Pieczątka raz już się robi. O tak, kocham pieczątki, zróbmy to! Pieczątka. No ale właśnie te dialogi są zajebiste. No uwielbiam, są takie... No one są... O, to jest mój humor, tak? To jest mój humor, jak dobrze wiecie. Masz jakieś interesy? Nie? Te kwiaty są ciekawe, bo one jakoś tak się wyróżniają, a nic z nimi nie można zrobić. Do opery teraz już możesz, ale ja chcę pieczątki zebrać, kurwa! Smark, taki smutek, zgaduję, że chcesz tą głupią pieczątkę, co? Dobrze, podbij ją. Moimi łzami, kurwa, no, szkoda, że nie można zeskoczyć stąd. Niesamowicie się zmienia ta perspektywa, że... Pieczątka? Pieczątka, ten na przerwie tutaj gdzieś był taki jeden. O, nie? Gość na przerwie, o, jest. Nie patrz na mnie. Nie podchodź. Ten? Więc ty chcesz pieczątkę? Masz. Lezia. Pieczątka. No właśnie, można by zapisać. Te białe są bardzo ważne w uniwersum Nier. Okej. Czyli dobrze wyłapałem. Czy te dźwięki nie brzmią jak Hello Lionela Richiego? Stamp discovered. Proposal. Imprint the stamp upon the card. Hello. Nie teraz, ale powiem wam kiedy. Co voice acting w grach, skoro mamy Filipa? Właśnie. Niech ktoś mnie weźmie do voice actingu, chłopak. Muszę stąd wyjść. Andy. Fajna jest dynamika tej muzyki, że nagle się zaczyna. Zaraz, jeszcze była jedna pieczątka i nie podniosłem? Świat jest przezabawny, pieczątka, jasne, podminie cokolwiek zechcesz. Pieczątka. No tam jeszcze jakaś pieczątka była. Jak będziesz grał w Disco Elysium, to będzie voice acting. No, proszę bardzo. Jeszcze sporo zostało. Destroy!
Bardzo mi się podoba, że robociki wzięły Roma i Julię Szekspira i połączyły je z Roma Must Die. No było warto. Było bardzo warto. Bardzo było warto. To są te momenty, w których bardzo kocham tę grę. A jeszcze chyba, a tu coś jeszcze jest? Albo nie. Och, Julio, Julio, myślenie o tobie sprawia, że mój rdzeń jest ciepły i drżący. Ta sztuka nie miała ani trochę sensu. A więc to jest dzieło literackie ze Starego Świata. Sądzę, że dużo to mówi o okrucieństwie ludzkości. Dobre, dobre, dobre. Przeszedłem tutaj aż z wioski, żeby obejrzeć przedstawienie, o którym wszyscy tak mówią. Nic nigdy wcześniej mnie tak głęboko nie poruszyło. Wrócę do domu i opowiem o tym wszystkim przyjaciołom. Więc zaczęliśmy z trzema Romeami i trzema Juliami, a teraz nie ma żadnych. Chwila, to zaczyna nabierać sensu. Brawo, zaprawdę spektakularne przedstawienie. Oj, podoba mi się bardzo. A tego pytałem? Pytałem. Wiem tylko, że jak się skończy stream, to totalnie będę słuchał Danzig Under Her Black Wings. O Jezu, jakie będę słuchał. O Jezu, jakie będę słuchał. You don't know. You don't know. Under her black wings. Oh, under her black wings. Whoa! Discovered inside enemy body. Proposal. Destroy the enemy and imprint the stamp upon the card. Easy for you to say. Creepy fuck. Wow. Robi się gorąco. Zróbmy inaczej. Scena jak z Oldboya. Mm.
mocno. O, dopiero 14 poziom. Ciężko mi sobie wyobrazić wyższy poziom, znaczy jestem w stanie wyobrazić sobie wyższy poziom trudności w tej grze, ale to myślę, że odebrałoby mi dużo przyjemności z gry. To już byłoby trochę absurdalne, jeżeli to po prostu sztucznie wydłuża grę i tyle. Zmienia przeciwników jeszcze większe gąbki, a... Chyba, że jest na nich jakiś prostszy sposób, ale nie sądzę. O, ciało. Na hardzie giniesz 2-3 hity, no właśnie, tym bardziej. Dobra, chyba to trochę potrwa. Trochę to nudne się robi. Niedorzeczne. Knąłem. O, udało się ich rozdzielić. Tak. Do której stream? Wiesz co? Myślę, że zbliżamy się do końca. Bo już zbliżamy się też do godziny 12. Są gąbkami tylko z powodu różnicy poziomów. Gra sztucznie zmniejsza obrażenia przy dużej różnicy. Okay. Oczywiście nie mogę otworzyć. Oni są na 20 poziomie, ty na 14, więc co się dziwisz? Nie no, nie dziwię się, no. Nie powiedziałem, że się dziwię, ja tylko powiedziałem, że jeżeli na wyższym poziomie trudności jeszcze dłużej trwa wtedy walka, bo mają jeszcze więcej życia, na przykład. Zakładam, że tak może być. A jak ginę przy 2-3 hitach, no to... to cieszę się, że gram na normalu. Bo byłoby to po prostu... to nie było tak, że to byłby większy challenge, to po prostu cała ta sekwencja trwałaby jeszcze dłużej. Bronie na 4 poziomie maksymalnym mają specjalne właściwości, przynajmniej część z nich, a już na pewno te startowe, co są jednymi z lepszych w grze. Czy ja mam już wszystkie pieczątki, czy jeszcze wciąż nie? Tam jest jeszcze jakieś przejście, coś.
Tam jest jeszcze pieczątka. Kuźwa. Jak się tam dostać? No chyba przejściem. Po karuzeli przejdziesz. A, faktycznie. Masz rację. Lionel Richie. Teraz był. Hello. A. Lasów do pieczątka. Tam dalej jest niebezpiecznie, zepsute. Śmieci, niebezpieczeństwo. No to już znam, ale... Pieczątka? Chyba muszę go zniszczyć. Chyba nie ma wyjścia. Z tego, co ja w grze doświadczyłem, a przeszedłem, nie ma wyjścia, muszę go zniszczyć. Easy now, huh? Yeah. What's this? Some kind of crystal? Analysis. It is a core fragment from the machine life form. It is similar in structure to a plant cell. A plant cell? Ciekawe, bo te androidy mówiły o tym samym, kiedy mówiły o rozwoju robotów. Więc może nawet te kwiaty mają coś wspólnego z tymi robotami. Ciekawe. Coś musi być tu jakiś związek. Losowo wyświetlił mi się twój kanał na głównej. Pewnie dlatego, że grasz w automaty. Baw się dobrze, muzykę i historia tej gry są niesamowite. Fajnie będzie oglądać, jak ktoś to przechodzi, mówi I'm Bunny. Dziękuję ci bardzo. Rzadko tutaj dołącza do nas ktoś nowy. A jest to wspaniała społeczność, więc naprawdę zachęcam cię zostać nie tylko dla samej gry, ale dla społeczności. Dobra, brakuje nam jeszcze jednej pieczątki. I... nie wiem, gdzie jest. Na górze. Właśnie chcę wejść tutaj. Jest. Wreszcie, dobrze. Return to the entrance and secure the promised deluxe prize. Deluxe, huh? Deluxe. To jest przejażdżka triumfu. On też lubi skakać, bardzo. Thank you.
Nie wiem, co się dzieje, ale nie przeszkadza mi to, po prostu trzymam przycisk wystrzału. I też często gubię się i nie wiem, którym ludzikiem steruję, czy S9, czy 2B. Drakengard tak dobrze nie znam, ale quest je wiąże bezpośrednio z pierwszym Nirem. Mówi Munchkin. Czy ja się przejechałem tylko po to, żeby wciąż zostać w tym samym miejscu? Tak. A to interesujące. Wydawało mi się, że gdzieś tam się jednak dojeżdżało. Tak, to jeździ w kółko, aha. Czyli sobie po prostu pojechałem. Zrobiłem sobie grinding, tak? No spoko. Też tak można. Teraz sejwik i dajcie mi moją nagrodę. Gdzie jest moja nagroda? Gdzie jest park rozrywki? Znaczy, to nie jest jedyna. Dobra, pójdźmy na piechotę. To jest jedyna, okej. Nagroda! Czy masz wszystkie pieczątki? Świetna robota. Dobrze się tutaj bawiliście, a może nie? Cóż, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale chyba już sobie z tego zdaliście sprawę. To, czy coś prostego sprawia ci przyjemność, zależy tylko i wyłącznie od twojego serca. To miejsce jest jak lustro, w którym można obejrzeć prawdziwego siebie. W każdym razie, jedna luksusowa nagroda. Zapraszamy ponownie. Zepsuty obwód, cenne kolczyki, szybkie odnowienie. A. Szybkie odnowienie to pewnie do poda. Znaczy chip, ale pewnie odnowienie ataku specjalnego poda. No elegancko. Elegancko. Dobra, kochani. Myślę, że jeżeli mogę zrobić save'a, a mogę, to wystarczy na dzisiaj. Będziemy ogrywali niebawem dalej. Dzisiaj już jest północ, chociaż bardzo cieszę się, że tak licznie zostaliście ze mną do końca. Będziemy robili pojedyncze, drobne questy i te większe zadania następnym razem, a jutro, pamiętajcie, puszcz tylko muzyczkę, ładniej. Zapraszam was o godzinie 18 na Bez Schematu, na drugim kanale, na wielkie zestawienie premier 2024, które będzie filmy, seriale, gry w tym roku, na które warto czekać, z Julianem, z Radkiem i z Grzegorzem, a o 21.00 gramy w Death Stranding. Koniecznie. Także życzę wam dobrej nocy. Zostawcie komentarz, jeżeli macie ochotę. Dajcie łapkę w górę. I dobrej nocy wam. Miłego. I słuchajcie Denziga oczywiście. Polecam. Under Her Black Wings. Ja się tylko powtórzę. Względnie Mother. Ja zaraz będę słuchał i najlepiej.